Przenosimy się do sali kameralnej Teatru Polskiego w Warszawie na kolejną debatę oksfordzką z cyklu Zderzenia. Tym razem jej teza brzmi: wola narodu stoi ponad prawem. Gospodarzem wieczoru jest dziennikarz Grzegorz Nawrocki. Uprawdy. Już jesteśmy na antenie. Dobry wieczór. Witamy Państwa bardzo serdecznie w Teatrze Polskim imienia Arnolda Szyfmana w Warszawie na kolejnej debacie z cyklu Zderzenia. Przed chwilą to było tylko półprawdy, ponieważ obok mnie też jest dziennikarz Radia Polskiego, Radia RDC, Grzegorz Chlasta. Dobry wieczór Państwu. Brawa. Dobrze zacząć dobrymi brawami, drodzy Państwo. I Grzegorz Nawrocki, Telewizja Polska i Towarzystwo Absolwentów Oxford i Cambridge. Jak Państwo wiedzą, razem z naszymi partnerami i naszymi patronami, tym cyklem chcemy promować w Polsce taką cywilizowaną i dobrą debatę o ważnych sprawach dla naszego kraju. To ja myślę, że to jest wartość, która dzisiaj jest nie do przecenienia, a która jest, być może trzeba powiedzieć, w drobnym deficycie. Tutaj, na tej sali, debatujemy o wszystkim, od filozofii, przez religię, naukę. Również byliśmy częścią Festiwalu Nauki przecież, ale też nie uciekamy od takiej czystej polityki i publicystyki. Czyli wszystko to, co wpływa na nasze życie i nasze decyzje, może być przedmiotem naszych debat. Na równych prawach dla wszystkich stron ma się rozumieć. No bo taka jest debata w stylu oksfordzkim właśnie. Organizatorami dzisiejszej debaty są Towarzystwo Absolwentów Oxford i Cambridge oraz Polskie Radio RDC. Ha! Ty wiesz, kiedy sprowokować, brawa redaktorze. Partnerami całego cyklu są British Alumni Society, Fabryka Filmu, Szkoła Liderów, Young Talent Management, którego młodzi wolontariusze pomagają podczas dzisiejszej debaty, a także British Council i Oxford University Press. Brawo! Grzegorz, w niczym się nie pomyliłeś, a to były łamańce językowe. Gratuluję. Bardzo, bardzo dziękujemy dyrektorowi Teatru Polskiego w Warszawie, panu dyrektorowi Andrzejowi Sewerynowi. Wielkie dzięki, panie dyrektorze, za możliwość spotykania się w takim miejscu, w jednym tak naprawdę z najbardziej interesujących miejsc, twórczo interesujących miejsc w Warszawie. Tutaj wielkie dramaty i wielka literatura przeplatają się z taką dość ostrą satyrą, nawet powiedziałbym, dosadną satyrą. Ale na szczęście jest również miejsce na taką dyskusję publicystyczną, polityczną czasami. Komizm i tragizm nie wykluczają się jak u Szekspira. W cyklu Zderzenia mogą Państwo wysłuchać zaproszonych mówców, ale również zabrać głos. Zadać pytanie czy wygłosić swój komentarz. Formuła wielu już Państwu znana, oparta jest dość luźno na zasadach panujących na najbardziej renomowanych uczelniach Oxford i Cambridge. Wybaczcie Państwo, że taką wyliczankę musimy na początku zrobić, ale to jest konieczność. Również ze względu na naszych partnerów. Nasze spotkanie jest transmitowane, to już jest tradycja. Jesteśmy znacznie szerzej niż tutaj w warszawskim Śródmieściu. Wychodzimy daleko poza mury teatru. Witamy słuchaczy Polskiego Radia RDC, którzy w tej chwili są z nami. Dobry wieczór. Dobry wieczór, ale także tych z Państwa, którzy są naprawdę daleko poza granicami kraju i to nie tylko słuchając i przy radioodbiorniku, ale po prostu będąc częścią audytoriów. W tej dzisiejszej debacie uczestniczy publiczność zgromadzona w Oxfordzie. Dziękuję bardzo Oxford Polish Association, szczególnie Ewie Gluzie. Oglądają nas w Londynie również. Podziękowania tutaj dla Polskiego Ośrodka Naukowego w Londynie, gdzie jesteśmy transmitowani, dla profesora Arkadego Żegockiego. Jesteśmy również w Toronto, chociaż tam jest godzina 13, trochę niedebatancka, ale bardzo dziękujemy, że chcieliście do nas dołączyć. To dzięki współpracy z największą polskojęzyczną gazetą w Kanadzie, która nazywa się Gazeta właśnie, i pani redaktor naczelnej Małgorzacie Bonikowskiej. Dziękujemy za współpracę. Jesteśmy również obecni w Cambridge na Uniwersytecie i w Exeter. Dzięki współpracy z Polskim Radiem Londyn, tym razem premierowo jesteśmy również razem ze słuchaczami i tego radia. I bardzo gorąco pozdrawiamy z trochę zaśnieżonej Warszawy. Niespodziewanie. Zobaczymy, jak długo zaśnieżonej. Wszyscy Państwo, którzy nas słuchają albo oglądają za pośrednictwem transmisji, mogą zadawać pytania albo komentować na naszej facebookowej stronie Debata Zdarzenia. Transmisja wideo live z tego wydarzenia, dzięki której możemy być obecni w tych wszystkich miejscach, które wymieniliśmy na świecie, to jest zasługa Fundacji Dziennikarskiej Medium Publiczne, której bardzo dziękujemy za patronat i wsparcie technologiczne. Można oglądać nas na żywo na stronie www.medium.publiczne.
mediumpubliczne.pl. Jeszcze chciałem przywitać przyjaciela naszego cyklu debatanckiego, który jest na sali, pana ambasadora Szwajcarii, Andrzeja Motyla. Wielkie brawa. Panie ambasadorze, dziękuję bardzo. Proszę Państwa, w Warszawie zaczęliśmy od głosowania. To była właściwie jedyny warunek sine qua non, żeby tutaj wejść, trzeba było zagłosować. Państwo już zagłosowali. Macie drugą kartę do głosowania, kiedy będziecie wychodzić. Będziecie głosować również i podczas bankietu, który nastąpi po tej debacie. Porównamy, jak zmienił się rozkład Państwa głosów. Można oczywiście głosować za albo przeciw, nie można się od głosu wstrzymać. A teraz Ty powinieneś powiedzieć o głosowaniu na antenie RDC. Z olbrzymią przyjemnością zapraszam do tego głosowania słuchaczy RDC. Na antenie Polskiego Radia RDC trwa głosowanie SMS-owe, które też będziemy śledzić. Kto chce zagłosować za tezą, powinien wysłać SMS treści za na numer... RDC.za, Grzegorz. RDC.za. 71... No prawie dobrze. 48. Bardzo dobrze. A kto chce zagłosować przeciwko tezie, powinien zagłosować? RDC.przeciw. I wysłać ten SMS na numer 7148, ale treści przeciw. Po debacie zapraszamy także we foyer Teatru Galeria Sztuk Pięknych Elżbiety Lubomirskiej. Dziś wystawa obrazów Heleny Wawrzyniuk. To wszystkie ogłoszenia parafialne, proszę Państwa. Przed nami wystąpienia głównych mówców, potem czas dla Państwa. Każdy główny mówca ma 6 minut na swoje wystąpienie, później wystąpienia z sali maksymalnie dwuminutowe. Debacie przysłuchiwać się będzie Loża Mędrców. Profesor Uniwersytet Warszawski. Który jeszcze nie dostrzegłem, być może pani profesor jeszcze nie dotarła, ale na pewno dotarł drugi członek Loży Mędrców, Artur Nowak-Gocłowski, działacz organizacji pozarządowych i społecznych. Arturze, witamy. Dobry wieczór. Zadaniem członków Loży jest podsumować tę debatę oczywiście i każdy ma z członków po 3 głosy, a nie jeden, jak każdy z Państwa. Voilà. Stawiamy dziś tezę, wola narodu stoi ponad prawem. I zaczynamy debatę. Pierwszym mówcą propozycji będzie pan Kornel Morawiecki. Zapraszamy, panie marszałku. Proszę bardzo, panie marszałku. Strona propozycji jest po prawej stronie i zapraszam do pierwszego, najbliżej tutaj stanowiska marszałka, bo tutaj też jest marszałek, panie marszałku. Zapraszamy. Pierwszym mówcą opozycji jest Waldemar Kuczyński. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Wielkie brawa, zapraszamy. Ekonomista, dziennikarz, polityk. Tu. To jest miejsce pierwszego speakera. Jako drugi za tezą wystąpi pan profesor Andrzej Zybertowicz. Panie profesorze, zapraszamy. Panie profesorze, zapraszamy. Proszę pana. Tak, na środkowe krzesło. Przeciw tezie będzie mówiła Katarzyna Lubnauer. Dobry wieczór, zapraszamy. Zapraszamy panią poseł. Trzecim mówcą propozycji tezy jest pan redaktor Robert Mazurek. Brawa. I mówcą opozycji Finis Coronatopus podsumowującym jest pan sędzia Jerzy Stępień. Zapraszamy. Zapraszamy. Dobry wieczór. Brawa. Zaczynamy tę debatę. Sekretarzem dzisiejszej debaty będzie Ani Krasińska z Towarzystwa Absolwentów Oxfordu i Cambridge. Brawa. Proszę Państwa, za chwilę będziemy mieli... O, już mamy, zaraz podamy. Przeanalizujemy, jakie są te cyferki, zaraz Państwu podamy. Ja proszę o wystąpienie pierwszego mówcę po stronie propozycji tezy, czyli pana marszałka Kornela Morawieckiego. Chciałem tylko powiedzieć, że w połowie czasu wystąpienia, czyli po 3 minutach... Sygnalizujemy to takim sygnałem, jeżeli jest 30 sekund do końca, podwójne uderzenie. Bardzo proszę, pan marszałek Kornel Morawiecki. Panie marszałku, zapraszamy do głównej mównicy tutaj. Ta pierwsza część odbywa się przy mównicy. Dziękuję bardzo. Ja nie wiem, skąd się wzięła ta teza panom organizatorom tej debaty. Bo no panowie mówiliście, że braliście przykład ze mnie, ale moja... teza w Sejmie, jak mówiłem o tym, była kompletnie inna. Zacznę może od przeczytania tego, co ja tam powiedziałem, dobrze? Była innej, zupełnie innej tonacji. Przeczytam to. To jest bardzo krótkie, pozwólcie Państwo. To jest tak. Prawo jest, to co ja mówiłem w Sejmie, prawo jest ważną rzeczą, ale prawo to nie świętość. Nad prawem jest dobro narodu. Dobro narodu. Jeszcze raz powtarzam. Jeśli prawo to dobro zaburza, to nie wolno nam uważać tego za coś, czego nie możemy naruszyć, czego nie możemy zmienić. Prawo
ma nam służyć. Prawo, które nie służy narodowi, to bezprawie. Więc tam była taka teza. Kompletnie. To nie ma. To tej dyskusji. Ja nie wiem, dlaczego panowie daliście mi tutaj wola narodu stoi ponad prawem. Wola to jest zupełnie co innego, a dobro jest co innego. Znaczy, to są oczywiście jakieś tam, są jakieś obszary zbieżne tego czasem, a czasem rozbieżne. Ale no w tym, ja w tym swoim sądzie opierałem się na wielkich myślach naszych przodków, naszych dalekich i bliższych przodków. No, opierałem się na tym, co na przykład powiedział Stanisław Konarski. Ja to państwu zacytuję z pamięci. On powiedział tak. Stanisław Konarski, no wiadomo, jeden z takich prekursorów, no on nie doczekał tego uchwalenia, ale jeden z takich pomysłodawców, organizatorów Konstytucji 3 maja również, tak? On powiedział tak, że prawo, choćby najświętsze, jeszcze raz podkreślam, on mówi, prawo, choćby najświętsze, prawem być przestaje, jeżeli szczęściu, albo czy gdy szczęściu ojczyzny przeciwnym się staje. No dobrze, to jest dokładnie to samo, co ja mówię. No nie można prawa uważać za coś ważniejszego niż dobro. No to jest kompletnie pomieszanie pojęć. Dobro to jest coś takiego no absolutnie no naczelnego. Państwo pamiętacie tą taką piękną frazę z Ewangelii, jednej z największych naszych ksiąg ludzkich, przecież ludzkości ksiąg, bożych i ludzkich ksiąg. Jest, już nie pytają, ktoś pyta Pana Jezusa, czy zwraca się do Niego raczej, nauczycielu dobry. A Jezus go strofuje i mówi, nie mów do mnie dobry, jeden jest tylko dobry, Bóg. No i teraz, no panowie, no w ogóle o czym tu w ogóle mówimy? No jakie prawo ma stać ponad dobrem? No przecież to jest w ogóle jakieś, to byłoby zaprzeczenie ludzkiej, naszej jakby no takiej człowieczej, że tak powiem, całej historii. No dobro to jest coś największego absolutnie. Prawda jest coś porównywalne z czym można porównywać. Można szukać jeszcze wartości innych, ale no dobro, prawda, no to jest coś, co... No i teraz... Ale zacytuję Państwu również, bo sobie mam wpisane innego, z innego okresu, starszego takiego naszego mędrca, to jest Stanisław ze Skarbimierza, 1365-1431. I on napisał tak. Jeśli prawo jest sprzeczne z rozumem, albo niesprawiedliwe, nieszlachetne, szkodliwe, a co gorsza, dążące do duchowej zatraty, nie zasługuje na miano prawa. No to te sentencje nawet starożytnych, można by tutaj cytować, poważne, jakby to są rzeczy takie dosyć oczywiste. Ja nie wiem, po co w ogóle ta debata jest, szczerze mówiąc. Kompletnie tego nie rozumiem. Znaczy przyszedłem tutaj, bo też myślę, bo mnie zaskoczyło, że panowie tak jakby no, tak manipulując zmieniliście treść tej debaty, którą mamy prowadzić. No bo ja w takiej debacie wola narodu ponad prawem, ja nie chcę w niej uczestniczyć. Ja chcę uczestniczyć w debacie, ale to też nie bardzo jest sens, bo dobro narodu ma być ponad prawem. No proszę państwa, no w ogóle o czym, po co ta dyskusja? No. A może ja skończę na tym. Bardzo dziękuję. Kornel Morawiecki. Chciałem tylko zwrócić uwagę panie marszałku, że właśnie do takiej debaty pan przyjął zaproszenie. No tak, tylko że przepraszam. Ja rozumiem, tylko że no jak panowie dzwoni, jak pan Krzysztof Bogiński do mnie dzwonił, to mówił, że to będzie tak jak moje słowa. Rozumiem. Tak, no, to nie jest tak jak moje. Ani Krasińska, sekretarz debaty. Jakie mamy głosowanie na dzień dobry? Za tezą mamy 43 osób,
a przeciw tezie 99. Czyli przeciw jest właściwie dwukrotność. Bardzo proszę, po stronie opozycji tezy pierwszy mówca, pan Waldemar Kuczyński. To tego mikrofonu pan nie potrzebuje, tak, panie Waldemarze. Nie, panie redaktorze. Panie przewodniczący, jeśli państwo chcecie coś ode mnie usłyszeć, to proszę mi nie kazać mówić z mównicy. Bardzo o to proszę. Bardzo o to proszę. Więc można by dyskutować, panie marszałku, z pana tezą, ale to, że to, co pan powiedział w takiej formie, w obiekt publiczny trafiło w takiej. Tak jest, panie marszałku, w obiekt publiczny trafiło w takiej i nie bez powodu. Nie bez powodu organizatorzy debaty oksfordzkiej w takiej formie temat debaty ustalili. I wobec tego ja pozwolę się odnieść do tego właśnie tematu, bo on funkcjonuje w obiegu publicznym. Funkcjonuje w obiegu publicznym. Nie tylko w mediach, także w myśleniu ludzi. W myśleniu ludzi. Więc ja chcę powiedzieć tak, że moim zdaniem ta teza jest niebezpiecznym absurdem. Niebezpiecznym absurdem. Najpierw spróbuję udowodnić, dlaczego ona jest absurdem. Otóż w państwie demokratycznym wola wyborców, nie narodu, bo to nie naród tworzy prawo. I nie naród, że tak powiem, wybiera parlament, tylko wyborcy. Wyborcy. Społeczność zdefiniowana, która tworzy wspólnotę polityczną, jaką jest państwo. Jaką jest państwo. W takim państwie, w państwie demokratycznym z definicji prawo wyraża wolę narodu, ponieważ to, używam określenia naród jako zbiór wyborców. Zbiór wyborców. Ponieważ to naród wybiera legislatywę. Legislatywa uprzedmiotawia jego wolę wyrażoną w wyborach w prawie. W prawie. Na dwójak gdyby poziomach. Na pierwszym poziomie, który reguluje bieżące funkcjonowanie państwa i to są głównie ustawy. I na wyższym poziomie, który określa podstawy ustroju i który wyraża się w konstytucji tworzonej wtedy, kiedy powstaje moment konstytucyjny. To znaczy odpowiednia duża większość w Sejmie. Bieżąca wola narodu, wyrażona w kolejnych wyborach, ma prawo zmieniać ustawy funkcjonujące bieżące działanie państwa wyłącznie w ramach wcześniej wyrażonej woli konstytucyjnej. Nie wolno jej złamać. Na straży tego podporządkowania stoi sądownictwo konstytucyjne. Dlatego teza, że wola narodu, wyborców jest ponad prawem w państwie demokratycznym jest absurdem, ponieważ w takim państwie wola wyborców jest prawem. Jest prawem. Dlaczego to jest groźne? To myślenie, ta teza nie pojawiła się znikąd. Nie pojawiła się znikąd. Ona jest efektem klimatu politycznego wytworzonego po dwóch ostatnich wyborach, gdy władzę w Polsce zdobyła partia kierowana przez polityka, który i tak samo jego partia wielokrotnie głosili, że nie uznają obecnej konstytucji, że chcą ją zmienić, że nie uznają obecnego porządku ustrojowego w Polsce, chcą go zmienić i na jego podstawie budować nowy porządek. Próbowali robić to w latach 2005-2006, nie mając mandatu konstytucyjnego, napotkali na barierę Trybunału Konstytucyjnego. Wtedy nie udało się. Tym razem rozpoczęli od próby obezwładnienia Trybunału Konstytucyjnego. Obezwładnienia po to, żeby zamienić konstytucję w plastelinę. W świstek papieru, niezbyt odległy od konstytucji PRL-owskiej. PRL-owskiej, proszę państwa. To jest właśnie, i teraz ta teza, że prawo, że wola narodu stoi ponad prawem, ma tą uzurpatorską praktykę upiększyć, uprawdopodobnić. To jest element ideologii uzasadniającej to, co się dzieje w Polsce od kilku miesięcy, co jest dziś przedmiotem zainteresowania Komisji Weneckiej
i Komisji Europejskiej. Ta teza jest w gruncie rzeczy uzasadnieniem ukrytej opcji dyktatury. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Jako drugi mówca po stronie propozycji tezy wystąpi przed Państwem profesor Andrzej Zybertowicz. Zapraszam, panie profesorze. 6 minut. Proszę Państwa, ze spraw weneckich najlepszy jest karnawał. To jest chyba zrozumiałe dla wszystkich. Natomiast gdy słuchałem wystąpienia Waldemara Kuczyńskiego, wsłuchałem się w melodię, to miałem wrażenie, że to mówi jakiś pisowiec u władzy. To była ta melodia, ale po chwili uświadomiłem sobie, że Prawo i Sprawiedliwość dlatego wygrało wybory, bo wsłuchało się w ludzkie problemy, a nie dlatego, że prowadziło monolog samym sobą. Kornel Morawiecki wyraźnie powiedział, z jakimi tezami mamy tu do czynienia, jakie tezy bronimy. Dla Waldemara Kuczyńskiego ważniejsze było angażowanie się w swój wewnętrzny świat, w którym żyje od jakiegoś czasu, w świat ludzi, którzy utracili kontakt z wyobraźnią społeczną i dlatego ich obóz przegrał wybory. Ale ja jako badacz zastosuję eksperyment myślowy i rozważę tę tezę, jaka tu jest napisana. Zacznę od uwagi metodologicznej. To nie jest teza naukowa. Bo z naukowego punktu widzenia każde z tych pojęć kwestionowalne jest. Pojęcie narodu nie jest oczywiste, bo jak wiadomo są liczne koncepcje narodu. Nawet jeśli doprecyzujemy i powiemy, że wspólnota polityczna jest narodem, to rzecz jest to bardzo kontrowersyjna. Problem pojęcia woli, wyrażenia woli, mechanizmu wyrażenia woli, mnóstwo teorii politologicznych. Wreszcie samo pojęcie prawa. Natychmiast będziemy musieli, gdybyśmy dyskusję analitycznie pociągnęli, zastanowić się, czy ograniczamy ją do prawa stanowionego, czy do prawa naturalnego. A jeśli także prawo naturalne weźmiemy pod uwagę w tej analizie, do czego może jeszcze wrócę, to musimy zastanowić się, czy mamy je rozumieć w sensie metafizycznym jako prawo boskie, czy w takim sensie, jak współczesne badania neuronaukowe mówią, prawo zapisane w ludzkim mózgu. Są poważne wyniki badań empirycznych, które wskazują, że pewien typ poszanowania dla pewnych reguł, które skądinąd mogą być zapisane prawnie, mamy wydrukowane na poziomie neuronalnym. To wszystko powoduje, że nie jest to twierdzenie naukowe, jest to pewna filozofia polityczna. A teraz spróbujmy wydobyć z tej filozofii politycznej, co w niej jest zasadne i co nie. Otóż jeśli na prawo spojrzymy szeroko, i przypomnijmy sobie pewne zasady prawa rzymskiego, czasami zwane uniwersalnymi. Przywołam tylko 4 z nich, może najważniejsze. Jedna z zasad mówi, wysłuchaj drugiej strony, zanim wydasz orzeczenie. Druga zasada mówi, prawo nie działa wstecz. Trzecia, nikt nie może być sędzią we własnej sprawie, prezesie stępień. Czwarta, wątpliwości rozstrzyga. Dobrze, testujemy waszą tolerancję na wolność słowa. Dobrze, test wypadł, jak wiecie, jak. Super, dobrze. Wreszcie wątpliwości należy rozstrzygać na rzecz osoby oskarżonej. Otóż wydaje się, że są to uniwersalne zasady. Gdybyśmy chcieli uchylać je w wyniku jakiejś woli narodu, to byśmy wypłukiwali fundamenty cywilizacji Zachodu. Nie w ogóle ludzkiej cywilizacji, bo nie we wszystkich cywilizacjach te zasady są przestrzegane. Ale gdybyśmy uznali, że jakąś wolą narodu, wolą publiczną, wyborczą czy przez aklamację zgromadzonego ludu możemy te zasady uchylać, to byśmy stwarzali przestrzeń do naruszania godności ludzkiej i przestrzeń, w której dyktatura mogłaby swobodnie manewrować, że tak powiem, substancją ludzką. Ale jeśli się z tym zgodzimy, że są pewne granice zapisane w uniwersalnych formułach prawnych, granice manewrowania prawem, jeśli poza te granice wyjdziemy, to ryzykujemy wyjście poza standardy cywilizacji zachodniej, skądinąd chrześcijańskiej, to musimy spytać się, jak daleko rozciąga się liczba zasad prawa uniwersalnego, które są niekwestionowalne? To był jeden dzwonek czy dwa?
To jeszcze nie był żaden dzwonek. Jest 4,5 minuty. Widocznie jakiś dialog wewnętrzny. To było skrzypienie drzwi, albo dialog wewnętrzny, panie profesorze. Tak, to był mój dialog, dzwonek, anioł stróż zadzwonił. Otóż pytanie, które stawiam, jest teraz takie. Które z zasad prawa można wolą społeczeństwa, czy to jest większość konstytucyjna, czy nie, to teraz nie ma znaczenia. Można względnie swobodnie, w pewnym sensie społecznym, bezkarnie zmieniać, a które nie. Czy prawo ustanowione przez okupanta, to prawo, któremu przeciwstawili się żołnierze niezłomni, to jest prawo, które mamy szanować. Czy każdy zapis prawdy przegłosowany przez parlament, który daje trwałą przewagę jednej opcji politycznej w Trybunale Konstytucyjnym, ma mieć wagę uniwersalnych praw takich jak nikt nie może być sędzią we własnej sprawie? Naszym zdaniem tak nie jest. Bardzo dziękuję. Profesor Andrzej Zybertowicz. Przeciw tezie będzie mówiła pani poseł Katarzyna Lubnauer, Nowoczesna. Niezmiennie 6 minut. Niezmiennie. Pytania. Chcę zacząć od pytania, czym jest ten naród? Czy to jest wspólnota rasy, wyznania, geografii? Gdzie postawimy granice wykluczające jednostki, czy nawet grupy z tej zbiorowości, jaką ma być naród? Szczególnie ostatnio w Polsce mamy polityków, którzy bardzo lubią wskazywać, kto do narodu należy, a kto do narodu nie należy. Dzielą naród. Chcą wskazywać, kto jest nad prawem, a kto jemu podlega. Według rządzących 19% wszystkich wyborców lub 38% tych, co poszło do głosowania, jest narodem. Ponieważ Prawo i Sprawiedliwość dość wyraźnie mówi, że ma mandat narodu. Mandat narodu do sprawowania władzy. Oznacza to, że większość wyborców tak naprawdę do narodu nie należy. Jeżeli poparcie przełożymy na większość sejmową, to wciąż jesteśmy w świecie, w którym rządzi prawo silniejszego. Zwycięzca bierze wszystko. Tak zwana wola narodu okazała się niczym innym jak prawem pięści. Prawem silniejszego. Taki prymitywny dosyć sposób postrzegania świata. Bez wątpienia prawo bierze swój początek w woli narodu, w woli społeczeństwa. Ale czym jest ta wola społeczeństwa? Kto ma prawo w imieniu tego narodu przemawiać, wskazywać, co jest jego dobrem? Zauważmy, że właśnie dokładnie prawo wskazuje na to odpowiedź. To prawo mówi, jak wyrażana jest wola narodu. Co więcej, prawo konstruowane jest tak, by szanować również tych, którzy nie należą do grupy sprawującej władzę. Prawo zabezpiecza też wolność jednostki. Wolność jednostki przed wolą tak zwanego ogółu. Rozumienie woli ogółu ukształtowało się ze stuletnich doświadczeń z demokracją. Mamy głosowanie pośrednie, a nie bezpośrednie. Daliśmy prawa głosu kobietom, a nawet nie ma cenzusu majątkowego wśród tych, którzy głosują. Demokracja nie jest rozwiązaniem idealnym. To często się mówi, to jednak nie ma żadnej lepszej alternatywy. Członkowie narodu, ja wolę słowo społeczeństwo, nie lubię słowa narod, reprezentują różne grupy, różniące się pochodzeniem, wiarą, płcią czy swoimi poglądami politycznymi. Ale w państwie prawa są reprezentowane przez instytucje tym prawem usankcjonowane. To właśnie prawo jest emancypacją woli narodu i jeśli wola się zmienia, to zmienia się również prawo. Ale co najważniejsze, w drodze przewidzianej przez to prawo. Współpraca słusznie uznała, że wola większości nie jest nieograniczona. Dlaczego? Bo Hitler zdobył władzę w sposób demokratyczny. Łamanie prawa przez rządzących, niezależnie od idei, która im przyświeca, jest w dalszym ciągu niczym innym, a tylko łamaniem prawa. I de facto jest postępowaniem wbrew woli społeczeństwa, które ma prawo do życia w państwie prawa. A wyrazem takiego państwa prawa, wyrazem tej woli jest konstytucja. Dlatego w wielu krajach konstytucja nie może być zmieniana przez zwykłą większość. Wprowadza się zasadę większości kwalifikowanej. Ideę zatwierdzania konstytucji w drodze
referendum, a nawet taką zasadę, że jeden Sejm jednej kadencji może zaproponować, czy parlament raczej, może zaproponować pewne zmiany konstytucji, ale dopiero następny Sejm je przegłosowuje. O, bardzo dobra karteczka. Tak rozumiane prawo stoi ponad narodem. Tak prawo jest tworzone przez społeczeństwo dla społeczeństwa, ale to nie kaprys. Dwie kamienne tablice z 10 przykazań, słowny czy symboliczny, są sposobem regulowania życia społecznego. Na przestrzeni dziejów dwie kamienne tablice miały różną pastość. Często były to ustne przekazy. W społeczeństwach pierwotnych do takich przykazań należało to, że nie, zakaz kazirodztwa czy potępienie morderstwa. No więc po co nam prawo? Otóż prawo od zawsze stanowiło barierę dla ludzkiego szaleństwa. Taka jest jego odwieczna funkcja. Faktem jest, że prawo pochodzi od ludzi, ale stanowi coś większego, stanowi ograniczenie ich woli. Zdarza się, że rewolucje obalają i zmieniają zasady funkcjonowania władzy. Tak było, kiedy obalano faszyzm, apartheid czy komunizm. Ale takie działania akceptowalne są tylko w kraju bezprawia. W kraju, w którym rządzący, często posługując się wolą narodu, stawiają siebie ponad prawem. Wtedy, gdy brakuje demokracji. Bo rewolucje często kończą się władzą dyktatorów, a nie ludu. I często to dyktatura tworzy nowe prawo, które ogranicza wolę narodu. Zwykle wszelkie rewolty skutkują tworzeniem się nowego prawa, prawa silniejszego. Prawa, które zastępuje to słabsze, które umożliwiło rewoltę. Dyktatura, wydając na świat wszelkiej maści większych lub mniejszych firerów, tworzy prawo, które uniemożliwia nawet wyrażanie. Dlatego, jeśli chcemy być wolnymi ludźmi, musimy być niewolnikami prawa. Bardzo dziękuję. Pani poseł Katarzyna Lubnauer. Ostatnim mówcą po stronie, last but not least, of course, ostatnim mówcą po stronie propozycji tezy będzie pan redaktor Robert Mazurek. Bardzo proszę. 6 minut, panie redaktorze. Tak. Dobrze, że nie spadło. Więc dobry wieczór. Ja oczywiście chciałbym dyskutować z tezą o dobrze narodu, o dobru narodu, a nie o woli. Dlatego, że jak słusznie zauważył doktor Kuczyński, doktor Morawiecki i profesor Zybertowicz, teza o tym, iż wola narodu ma być ponad albo poniżej tego prawa, jest cokolwiek absurdalna. Wola narodu po prostu jest prawem, bez względu na to, czy wyraża się ją bezpośrednio, czy pośrednio. Niemniej jednak, dlaczego zgodziłem się wziąć udział w tej debacie i to po takiej stronie? Otóż na postawione pytanie, czy wola, tudzież dobro narodu stoi ponad prawem, przeciętnie myślący współczesny człowiek odpowie oczywiście nie. No bo jakżeż to? Kto miałby określać, czym jest naród? Kto miałby określać, czym jest ta wola? Jak ta wola miałaby się wyrażać? Tu rodzi się pytanie, czy ten, kto decyduje o tym, co jest wolą narodu, nie stawia się ponad prawem? I czy nie będzie to, tu padło wreszcie to słowo, na które czekałem, jakiś nowy Führer, albo nie bójmy się nawet tego słowa, jakiś nowy prezes? I rzecz jasna, jak słyszę tego rodzaju wątpliwości, całkiem uzasadnione, no bo gdyby miało decydować jakaś narzucająca się władza, to kto zagwarantowałby prawa mniejszości? Gdy o tym wszystkim pomyślałem, to stwierdziłem tak, właściwie chętnie wystąpię po stronie tych, którzy uważają, że dobro narodu jest ponad prawem. Dlaczego? To wcale nie chodzi o paradoks, ani o silenie się na oryginalność. Otóż chciałbym odwrócić pytanie. Kto z państwa uznałby, że prawo stoi ponad wolą narodu albo ponad jego dobrem? Kto z pełnym przekonaniem głosiłby, że zawsze, w każdej sytuacji to prawo ma decydować? Otóż mam wrażenie, że niemal nikt, no oczywiście jasne, na potrzeby dyskusji możemy głosić tezy dowolne, niemniej jednak
Śmiem twierdzić, że zdroworozsądkowe podejście kazałoby nam jednak postawić tutaj wiele wątpliwości. I nikt nie broniłby tezy, że to prawo jest absolutem. Dlaczego? Dlatego, że wszyscy mamy gdzieś głęboko wszczepione przekonanie, że to naród, nawet jeśli pani poseł Lubnauer nie lubi tego słowa. I ja to rozumiem, bo to jest pytanie, jak rozumiemy ów naród. Więc naród, społeczność, społeczeństwo, to ono jest suwerenem. To nie prawo narzucone, tudzież pojawiające się deus ex machina, ale właśnie naród jest suwerenem. To naród owo prawo ma tworzyć i tworzy. To oczywiste, prawda? Niemniej jednak, jeśli o tym wszystkim pomyślimy, jeśli weźmiemy pod uwagę, że to naród ma prawo zmieniać prawo, to zadajmy sobie pytanie, w jaki sposób ma się to wyrażać. Mam wrażenie, że tutaj moi czcigodni przedmówcy nie uciekali od współczesnej sytuacji politycznej. To, co dotychczas mówiłem, było trochę w oderwaniu od niej, ale jednak nie możemy abstrahować od świata, w którym żyjemy. Na początku XXI wieku żyjemy nie tylko w świecie po ostatnich wyborach, ale w takim świecie dość zinstytucjonalizowanym, prawda? I teraz ku czysto teoretycznej takiej, powiedziałbym, zabawie, postawiłbym tezę. No dobrze, jeżeli to nie wola narodu ma być decydująca, jeżeli to nie jego dobro, tylko prawo, to kto owo prawo będzie definiował? Czy nie zbliżamy się do w gruncie rzeczy bardzo niebezpiecznej sytuacji, w którym to korporacja prawników, niewybieralna przez nikogo, nie podlegająca żadnej ocenie i żadnym regułom, stanie się de facto suwerenem, de facto właścicielem państwa. Już teraz przecież są sytuacje, w którym mówimy, że naród nie może w jakiejś sprawie zdecydować, bo na coś się uprzednio zdecydował. Nie jestem zwolennikiem kary śmierci, ale mam wątpliwości, czy na przykład naród w referendum nie mógłby owej kary śmierci przywrócić. Właściwie dlaczego nie? W imię czego nie? W imię tego, że jesteśmy we wspólnocie europejskiej? No dobrze, ale czy musimy godzić się na owe wszystkie reguły? Tu mam poważną wątpliwość. Tym bardziej, że mam takie przekonanie, iż zagrożenie pojawiającym się w Polsce Führerem jest daleko mniejsze niż zagrożenie, iż o wszystkim decydować będą niewybierani przez nikogo prawnicy, czy to z Warszawy, czy to z Brukseli, czy skądkolwiek. Nie jestem człowiekiem przesadnie strachliwym, nie boję się tego we własnym, prywatnym życiu. Niemniej jednak mam takie poczucie i chciałbym się nim z Państwem podzielić, że jeżeli zgodzimy się na to, iż to prawo rozumiane bardzo absolutystycznie, rzekłbym, ma decydować o wszystkim, to staniemy się niewolnikami nie prawa, ale właśnie niewolnikami owej narzucającej się korporacji tych, którzy chcą o tym, co nam wolno, a co nie, decydować. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, ale ten drugi dzwonek nie musi wśród Państwa wywoływać takiej nerwowości. To cały czas jest jeszcze jednak pół minuty, całe 30 sekund. Bardzo dziękuję, panie redaktorze. I ostatnim mówcą opozycji tezy jest pan sędzia Jerzy Stępień. Zapraszamy. Brawa i 6 minut do dyspozycji. Dziękuję bardzo. Pan redaktor pyta, czy parlament mógłby przywrócić karę śmierci. Oczywiście mógłby, tylko efektem tego byłoby nas usunięcie z Rady Europy. Ponieważ wchodząc do Rady Europy, zobowiązaliśmy się przestrzegać Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, a tam jedno z postanowień mówi o tym, że kary śmierci się nie stosuje. Jest taki kraj, który stosuje w Europie karę śmierci, to jest Białoruś. Ona została zawieszona w czynnościach, w członkostwie Rady Europy. Tej samej Europy, która właśnie w 1990 roku stworzyła Komisję Wenecką, której pełna nazwa brzmi Venice Commission for Democracy Through Law. Tak? Poprzez prawo, nie przez prawo, ale poprzez prawo. Cała ta dyskusja moim zdaniem rzeczywiście
operuje w zbyt wielu miejscach pojęciami nieostrymi. Ale chciałbym jeszcze skomplikować rzecz, dlatego że w tradycji europejskiej pod pojęciem prawo rozumiemy jakby dwie rzeczywistości. W łacinie rozróżniano lex i jus. Lex to jest prawo takie stanowione, pisane. Jus to jest to prawo sprawiedliwe. Notabene w starej łacinie jus oznaczało także rosu wywar zupę, bo tu chodzi o to, żeby właśnie z przepisów lex wydobyć to sprawiedliwe prawo. I od tego jest właśnie sędzia. Oczywiście uzbrojony w całą masę różnego rodzaju innych instrumentów, właśnie kontradyktoryjny proces, owe zasady rzymskie, że nie można nie wysłuchać drugiej strony, że trzeba zawsze wysłuchać drugiej strony, o czym na przykład zapomnieli ci, którzy opublikowali ostatnio dokumenty, prawda, dotyczące Lecha Wałęsy, że jednak go nie zapytano wcześniej, co on sądzi na temat tych dokumentów, a w każdym procesie najpierw w drugą stronę trzeba byłoby zapytać o to, jaki jest stosunek do tych dokumentów. Owszem, jest taka starożytna zasada nemo iudex in causa sua, sędzia nie może być sędzią we własnej sprawie, ale pan to źle przetłumaczył, bo w gruncie rzeczy pan chodzi o to, panie profesorze, że sędzia nie może być w sprawie sądu. Jakby sędzią, nie może być sędzią w sprawie sądu, a to tak nie jest. My musielibyśmy powiedzieć nemo curia in causa sua. To tak nie brzmi po łacinie, bo przecież mamy codziennie, każdego dnia mnóstwo procesów, w których osoby jednostki, osoby fizyczne skarżą sądy z tytułu na przykład odszkodowania, z tytułu niesłusznego skazania, aresztowania i tak dalej. I nikomu do głowy nie przyjdzie, żeby w takiej sprawie sąd nie mógł orzekać, prawda? To jest tylko sąd złożony z sędziów, którzy na pewno nie orzekali w sprawie, której dotyczy wyrok, z którego z tym się wiąże proces o niesłuszne skazanie. A zatem lex ius, i to się pojawia w każdym języku, także w polskim języku. Ustawa i prawo, po rosyjsku zakon i prawo, prawda? Le droit i la loi, na przykład po francusku. Czyli mamy tutaj dwie jakby rzeczywistości. To prawdziwe prawo, o którym chcemy mówić, o którym chcemy stosować w sądach, to jest to właśnie to prawo right, w rozumieniu right, prawda, czyli jus. Powiedzą filozofowie prawa, że prawo, to co to jest w gruncie rzeczy to prawo naturalne dzisiaj? To jest właśnie prawo to mojżeszowe plus Powszechna Deklaracja Praw Człowieka z 1948 roku. To w sumie składa się na pewien współczesny obraz prawdziwego prawa. I tego zawsze będziemy bronili. Co więcej, możemy nawet powiedzieć, że bez prawa nie ma narodu. Nie może być dobro narodu nad prawem, czy ewentualnie inaczej, bo nie można sobie wyobrazić narodu bez prawa. Jak już tutaj było odwołanie się do Ewangelii. No przypomnijmy sobie kapitalną scenę z punktu widzenia analizy teorii prawa, kiedy faryzeusz pyta Chrystusa, a które przykazanie jest najważniejsze? On mówi, wszystkie są ważne. Zresztą te najważniejsze podaje, które są jeszcze w Starym Testamencie, ale na koniec mówi tak, nie przyszedłem zmienić prawa, nie przyszedłem znieść prawa. Tak? Przyszedłem go wypełnić. Dopóki mamy do czynienia z plemionami, nie musimy mieć prawa. Wódz plemienia rozstrzyga, co jest prawem, jak się należy zachowywać. W sytuacji, kiedy te plemiona tworzą naród, musi być prawo. Nie można sobie wyobrazić narodu bez prawa. I teraz popatrzmy na ten system w rozumieniu ustawa i prawo. Otóż na to pojęcie prawo współcześnie będą składały się akty prawa międzynarodowego, ale także nasza konstytucja przede wszystkim, która w hierarchii źródeł prawa jest najwyżej. Niektórzy twierdzą, są pewne takie teoretyczne spory co do tego, co jest wyższe, czy prawo europejskie, czy nasza konstytucja. My jako konstytucjonaliści mówimy konstytucja, ale nie ma sprzeczności między prawem europejskim a naszą konstytucją, ponieważ ta nasza konstytucja tak była pisana, żeby odbić te wszystkie zasady prawne, które są dorobkiem cywilizacji zachodniej. W związku z tym musi być konstytucja, tak? Ale musi być tak, że ktoś to strzeże konstytucji. Dopóki, pisze Hans Kelsen w latach 20., twórca sądownictwa konstytucyjnego, dopóki w państwie nie ma organu niezależnego, który jest w stanie uchylić niekonstytucyjną ustawę, tak długo
konstytucja zostaje zbiorem pobożnych życzeń, a zatem jej nie ma. Jeśli rządzący w tej chwili zaatakowali i sparaliżowali Trybunał Konstytucyjny, to w tym momencie konstytucja jest tylko zbiorem pobożnych życzeń. To nie jest już akt normatywny. I w związku z tym możemy powiedzieć, nie mamy konstytucji. Nie możemy do tego dopuścić. Bardzo dziękuję. Pan sędzia Jerzy Stępień. Szanowni Państwo, zakończyliśmy tę część, w której główne wystąpienie mają nasi główni mówcy. Bardzo proszę, już nie będziemy potrzebowali tej mównicy. Teraz jest czas na debatę z salą. Za chwilę będziemy mieli specjalne wydanie serwisu informacyjnego, ale do tego czasu możemy oddać głos właśnie Państwu. Każdy ma maksymalnie 2 minuty, a dobrze byłoby, żeby było trochę krócej, na wypowiedź albo pytanie do kogokolwiek z uczestników tej debaty bądź do jednej ze stron. Bardzo proszę, czy są jakieś pytania bądź komentarz? Bardzo proszę, pan widzę tam pod ściany. Bardzo proszę się przedstawić i rozpoczynamy. Chciałbym Państwa tylko prosić o to, żebyście zaznaczali na początku, czy to będzie pytanie, czy to będzie po prostu komentarz. Jeśli pytanie, to do kogo? Raczej komentarz. Proszę się tylko jeszcze przedstawić. Gdyby Andrzej Kopczyński. Panie marszałku, szanowna propozycjo, szanowna opozycjo, szanowna widownio. Gdyby wola narodu nie była ponad prawem, to przecież nie byłoby referendum. Bo referendum co jest? Wyraża się właśnie wola narodu, żeby zmienić prawo. Inna sprawa, że nasz kochany Sejm to jakoś sabotuje, wkłada to do tak zwanej lodówki w przenośni i nie wypełnia tego. I teraz chciałem się stać opozycję. Jeżeli prawo się nie zmienia, to czy w referendum może podjąć decyzję, że zmienić to? Dziękuję. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, zawsze można odnieść się do tej wypowiedzi w każdym momencie, bądź ją jakoś skomentować. Chciałem tylko zapytać, czy ktoś z Państwa chciałby wystąpić na tej sali i opowiedzieć się, że chce wesprzeć stronę propozycji albo chce wesprzeć stronę opozycji. Kto byłby skłonny poprzeć stronę propozycji na teraz? Bardzo proszę, zapraszam tutaj w takim razie. No, może być tak, albo jeśli jest mikrofon blisko, to może być i stamtąd. Bardzo proszę. Szanowny panie marszałku, szanowna propozycjo i szanowni oponenci. Benjamin Abramczyk, ja chciałbym siłą swoich argumentów poprzeć stronę propozycji. Najpierw chciałbym zacząć od tego, jak powstało prawo. Nieprawdą jest, że w plemionach nie było prawa. Było prawo. Było to prawo zwyczajowe. Prawo, które zostało ustanowione przez jakichś szamanów czy kogokolwiek innego, ale było to prawo. Prawo, wbrew niektórym, jest to umowa społeczna. Jest ona korzystna dla większości. A dlaczego jest ona korzystna dla większości? Korzystna jest ona dla większości, dlatego że łamanie prawa opłaca się tylko i wyłącznie wtedy, kiedy nikt inny go nie łamie. Tutaj potwierdza to takie coś, co nazywamy dramatem trawnika. Na przykład mamy na naszym osiedlu jakiś bardzo ładny kawałek trawnika i wszyscy umawiamy się, że nie będziemy po nim chodzić. No ale jakiś pan Jerzy nagle się śpieszy do swojego domu, nie wiadomo dlaczego, i przebiega przez ten trawnik, bo sobie myśli, jeżeli ja tylko przebiegnę przez ten trawnik, to nic się nie stanie. Rzeczywiście, nic się nie dzieje. Ale jeżeli 50 innych osób pomyśli tak samo, to ten trawnik się zniszczy. Prawo stanowione, czyli prawo, które mamy teraz, jest zapisem prawa zwyczajowego. Ludzie je stworzyli, czyli naród je stworzył, a więc z reguły to, co stworzyło drugą rzecz, niezdrową sytuacją jest, kiedy ta druga rzecz jest nad tym, co go stworzyło. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Wielkie brawa. Czy ktoś z Państwa z opozycji chciałby się do tego odnieść, albo z propozycji? Bardzo proszę, pan sędzia Stępień, tam jest mikrofon. Jeśli ta jedna osoba przejdzie przez trawnik, prawda, po którym niech wolno chodzić, to nic się nie stanie.
No ale to jest bardzo niebezpieczne myślenie, dlatego może się okazać tak, że przyzwolimy na to, żeby dyktator bezkarnie chodził po trawniku, tylko on. Zanim jeszcze będziemy prowadzić wolną dyskusję, kto z pań i panów siłą swoich argumentów chciałby wesprzeć stronę opozycji, nie propozycji, a opozycji? Bardzo proszę. Przepraszam. Tam widzę na samej górze kolega w jasnej, tak, w takiej jasnej bluzie. Mikrofon już do pana zmierza z prędkością błyskawicy. Dziękuję. Proszę bardzo. Proszę szanowny panie przedstawić. Przewodniczący, szanowna propozycjo, szanowna opozycjo, moje nazwisko Jan Górski, jestem doktorantem studiów, jestem doktorantem Uniwersytetu Warszawskiego. Śpieszyłem się bardzo, aby zdążyć. Cieszę się, że tu jestem. I chciałbym się podzielić końcówką zajęć, na których właśnie byłem i przemieściłem się specjalnie, aby tu się pojawić, z profesorem Kuźniarem. Profesor Kuźniar jest wybitnym specjalistą do spraw bezpieczeństwa, do spraw studiów międzynarodowych. I sama końcówka naszych zajęć była poświęcona trzem państwom: Syrii, Afganistanowi i Irakowi. I bardzo dobrym pobudkom, jakie były wykorzystywane, aby podjąć interwencję w tych trzech państwach, i bardzo złym efektom, jakie doświadczyliśmy wskutek podjęcia decyzji łamiącej wolę Międzynarodowego Trybunału Konstytucyjnego, jakim jest Rada Bezpieczeństwa ONZ-u. I chciałbym się zapytać szanownej propozycji, jakie dostrzegają państwo możliwe konsekwencje, tak jak w wypadku Iraku wojna, wypowiedzenie wojny państwu posiadającemu broń chemiczną, co okazało się lekkim nagięciem, tak jak w wypadku Afganistanu wojna nad terrorem, co okazało się interwencją aż do dnia dzisiejszego, oraz Syrii, jak najbardziej słusznym powodom interwencji humanitarnej, co doprowadziło do między innymi powstania państwa islamskiego, jakie mogą być konsekwencje obecnych poczynań obozu rządzącego i jak może się to wszystko zakończyć. Dziękuję. Bardzo panu dziękuję. I można, tylko wcześniej zgłaszał się pan profesor Zybertowicz. Bardzo proszę. Ja mam tylko wspomnienie z mojego pobytu w Cambridge University, gdzie są przepiękne trawniki. I za każdym razem, gdy nieżyjący już wybitny antropolog Ernst Gellner zapraszał mnie na lunch, to szliśmy przez trawnik, ponieważ fellowowie koledzy mogą chodzić po trawniku i osoby, które są w ich towarzystwie, mogą to robić. Jest to pewien przywilej, tak samo jak przywilejem jest to, że sędzia w stanie spoczynku zachowuje pełne wynagrodzenie i immunitet od paru rzeczy. W życiu społecznym są przywileje i niektóre z nich uznajemy za prawomocne. Bardzo dziękuję. Wielkie brawa. I pan marszałek Morawiecki też zgłaszał się. Proszę bardzo. Do pana, który przytoczył nam te trzy kraje i przykłady. No ja chcę powiedzieć tak, że sprawa Iraku, no to jest sprawa niesamowicie bolesna i taka zbrodnicza nawet w jakimś sensie. Bo tam to nie to, że prawo, ale zostało złamane prawo, panie, proszę pana, tak, tam złamane, bo nie wolno nam było, nie wolno Amerykanom, nie wolno Anglikom, nie wolno Polakom było dawać wojska na kraj, który do tego wystąpienia, które to wojsko nie miało właśnie zgody Rady Bezpieczeństwa, zgody ONZ. Bo tylko są dwa przypadki od II wojny światowej, gdzie można używać siły. To jest bronić się i masz zgodę ONZ. A tutaj to była przestępcza działalność. W Syrii, nie chcę wszystkiego tak powtarzać, ale w Syrii to naruszono ład. Przecież to był piękny kraj. Spokojny, piękny kraj. No co tam się dzieje? Więc troszeczkę bym powiedział, żeby uważać właśnie z tą totalną opozycją, którą teraz koledzy po tej drugiej stronie nam głoszą. Mój kolega dawny, pan Grzegorz Schetyna, który to mówił na wiecu wyborczym. Jaka totalna opozycja? Całościowa? Opozycją będziecie w stosunku do wszystkiego? Przecież to kompletne, to grozi jakąś tragedią w tym kraju. Więc prosimy o uwagę. Bardzo dziękuję. Czy państwo chcą się odnieść do tego? Bardzo proszę, pan Waldemar Kuczyński. Panie marszałku, no, trzeba zrozumieć
dlaczego tak właśnie jest, jak pan mówi, że ta opozycja w stosunku do obecnej władzy ma charakter opozycji, jak pan powiedział, totalnej. Użyję to w cudzysłowie. Totalnej. To powiedział lider opozycji. Do mikrofonu. Ona jest i to jest, wie pan, zgodne z faktami. Tylko dlaczego się tak dzieje? Dlaczego się tak dzieje, proszę pana? Dlatego, że ta siła polityczna, z którą pan sympatyzuje, jak sądzę, i nie chodzi mi o ruch Kukiza, tylko chodzi mi o Prawo i Sprawiedliwość. Proszę pana, to jest pierwsza partia po roku 89, która zaatakowała nie tylko bieżącą politykę, tylko zaatakowała podstawy państwa. Od mniej więcej 8 lat toczy się w Polsce nie debata polityczna, tylko wojna polityczna o ustrój. Niech pan czyta dokładnie to, co mówi Jarosław Kaczyński. Trzeba słuchać to, co mówi Jarosław Kaczyński. To państwo należy zlikwidować. Na jego miejsce budować państwo nowe. Otóż, proszę pana, w stosunku do tego nie ma zgody i nie będzie. I to jest źródło tego zjawiska, wie pan, totalnej opozycji i tego, że w Polsce trwa wojna polityczna, a nie normalny dyskurs demokratyczny. Szanowni państwo, panie marszałku, jeśli można jedną chwileczkę, za chwilę będzie czas na replikę w tej sprawie, ale ponieważ jesteśmy cały czas transmitowani przez Polskie Radio RDC, a zbliża się godzina 20, zapraszam państwa na specjalne wydanie serwisu informacyjnego w Polskim Radiu RDC, wyłącznie poświęconemu tej debacie. Za chwilę wracamy. Minęło 20, przed mikrofonem Olga Kalbarczyk. Zapraszam na specjalne wydanie wiadomości RDC podsumowujące pierwszą część debaty oksfordzkiej zorganizowanej w Teatrze Polskim w Warszawie. Jej teza brzmi: wola narodu stoi ponad prawem. Po stronie zwolenników, jak i przeciwników tej tezy zasiadły po 3 osoby. Kornel Morawiecki, marszałek senior Sejmu 8 kadencji, który usiadł po stronie zwolenników tezy, tłumaczył, że prawo, które zaburza dobro narodu, nie może być uważane za coś, czego nie można zmienić. No jakie prawo ma stać ponad dobrem? No przecież to jest w ogóle jakieś, to byłoby zaprzeczenie ludzkiej, naszej jakby no takiej człowieczej, że tak powiem, całej historii. No dobro to jest coś największego absolutnie. Prawda jest coś porównywalne, z czym można porównywać. Publicysta Waldemar Kuczyński zaznaczał, że teza debaty jest niebezpiecznym absurdem, bo w państwie demokratycznym wola wyborców nie jest wolą narodu. To myślenie, ta teza nie pojawiła się znikąd. Ona jest efektem klimatu politycznego wytworzonego po 2 ostatnich wyborach, gdy władzę w Polsce zdobyła partia kierowana przez polityka, który i tak samo jego partia wielokrotnie głosili, że nie uznają obecnej konstytucji, że chcą ją zmienić, że nie uznają obecnego porządku ustrojowego w Polsce, chcą go zmienić i na jego podstawie budować nowy. Profesor Andrzej Zybertowicz zwracał uwagę, że słowo prawo może być różnie rozumiane jako normy prawne lub jako prawo ludzkie. Pytanie, które stawiam, jest teraz takie. Które z zasad prawa można wolą społeczeństwa, czy to jest większość konstytucyjna, czy nie, to teraz nie ma znaczenia. Można względnie swobodnie, w pewnym sensie społecznym, bezkarnie zmieniać, a które nie. Czy każdy zapis prawdy przegłosowany przez parlament, który daje trwałą przewagę jednej opcji politycznej w Trybunale Konstytucyjnym, ma mieć wagę uniwersalnych praw takich jak: nikt nie może być sędzią we własnej sprawie? Naszym zdaniem tak nie jest. Posłanka Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer, która jest przeciwko tezie, podkreślała, że wola większości nie jest nieograniczona. Łamanie prawa przez rządzących, niezależnie od idei, która im przyświeca, jest w dalszym ciągu niczym innym, tylko łamaniem prawa. De facto jest postępowaniem wbrew woli społeczeństwa,
które ma prawo do życia w państwie prawa. A wyrazem takiego państwa prawa, wyrazem tej woli jest konstytucja. Redaktor Robert Mazurek zaznaczał, że wola narodu jest czymś innym niż dobro narodu. I w tym przypadku teza debaty jest uzasadniona. To wcale nie chodzi o paradoks, ani o silenie się na oryginalność. Otóż chciałbym odwrócić pytanie. Kto z Państwa uznałby, że prawo stoi ponad wolą narodu? Albo ponad jego dobrem? Kto z pełnym przekonaniem głosiłby, że zawsze, w każdej sytuacji, to prawo ma decydować? Otóż mam wrażenie, że niemal nikt. Jerzy Stępień, były prezes Trybunału Konstytucyjnego, który jest przeciwko tezie, podkreślał, że nie można wyobrazić sobie narodu bez prawa. Musi być konstytucja, tak? Ale musi być tak, że ktoś to strzeże konstytucji. Dopóki, pisze Hans Kelsen w latach 20., twórca sądownictwa konstytucyjnego, dopóki w państwie nie ma organu niezależnego, który jest w stanie uchylić niekonstytucyjną ustawę, tak długo konstytucja zostaje zbiorem pobożnych życzeń, a zatem jej nie ma. Jeśli rządzący w tej chwili zaatakowali i sparaliżowali Trybunał Konstytucyjny, w tym momencie konstytucja jest tylko zbiorem pobożnych życzeń. To nie jest już akt normatywny. I w związku z tym możemy powiedzieć, nie mamy konstytucji. Nie możemy do tego dopuścić. Swoje zdanie na temat tezy wyrazić mogą też słuchacze RDC, wysyłając SMS pod numer 7148 o treści rdc.za lub rdc.przeciw. Wyniki głosowania na rdc.pl. Przed debatą 43 osoby z publiczności poparły jej tezę, 99 osób było przeciwko niej. RDC Polskie Radio. I 5 minut po 20 wracamy do sali kameralnej Teatru Polskiego w Warszawie na drugą część debaty oksfordzkiej. Gospodarzem wieczoru jest dziennikarz Grzegorz Nawrocki. Jak Państwo zauważyli, nawet naszemu dzwoneczkowi udało się przebić do mainstreamu kilka razy w głównym serwisie informacyjnym. Tak, najczęściej, to prawda, to już coś. Pan marszałek, wracamy do repliki. Pan marszałek Morawiecki chciał prosić o głos. Waldemarowi odpowiedzieć, no bo pan mówi o, czy ja czytam pana Kaczyńskiego. No tak, trochę czytam, trochę nie czytam. Ale czytam, odpowiadam panu na to pytanie, bo pan mi zarzucił, że w obiegu publicznym funkcjonuje ta teza w nie takiej panu. Formie. W obiegu publicznym, nie, ale z powodu kłamstwa, proszę państwa. Ona dlatego tak funkcjonuje. Ja przeczytam zdanie z świątecznej Gazety Wyborczej, którą tu mam, dobrze? Z pierwszego strony artykułu, my naród, brońmy polskiej demokracji, jednego z ważnych redaktorów, pana Jarosława Kurskiego, tak? I przeczytam tylko ten fragment, taki króciutki. Jak głosił Karl Schmidt, prawnik faszystowski, Stanisław Erlich, prawnik komunistyczny, Kornel Morawiecki, naród, wolą polityczną, naród i wola polityczna są ponad prawem. Przepraszam, gdzie Kornel Morawiecki coś takiego powiedział? Przecież to jest kompletne kłamstwo. Cały klub pisowski witał te słowa owacją na stojąco. To też nieprawda, bo to tych słów w ogóle nigdzie nie było. No przecież to jest kłamstwo. Jeżeli chodzi, po co my dyskutujemy tutaj o sprawach takich jakby dotyczących pojęć, jeżeli kłamiemy nawzajem, to wtedy ta dyskusja traci sens, panie Waldemarze. Dziękuję bardzo. Umysły zabolkowane kłamstwa się nie lękają. Panie profesorze, bardzo dziękuję. Więc tak, widzę, że pani tutaj w środku się zgłasza, ale chciałem tylko zapytać, czy to będzie głos, który postawi się po stronie propozycji tezy? Ja protestuję przeciwko temu pana powiedzeniu. Ale proszę protestować do mikrofonu, panie Waldemarze. Panie profesorze, że zabolkowane umysły prawdy się nie chwytają. To jest insynuacja, która nie powinna tu mieć miejsca. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pani, jeśli można prosić o mikrofon.
Marzena Reich, British Alumni Society. Ja chciałabym skomentować, panie marszałku, i troszkę na moment stanąć po pana stronie, uznać na chwilę, że istotnie pan mówił o dobru narodu, które ma stać ponad prawem. Ale widzi pan, to nie będzie wiele lepiej, ponieważ ta teza dobro republiki stoi ponad prawem, to była teza Robespiera. On w imię tej tezy rozpętał terror Jakobinów, bo to oni wiedzieli, co jest dobre dla republiki. Bardzo dziękuję. Teraz będzie można się do tego odnieść. Chciałem tylko powiedzieć, że czynnie już włączają się w naszą dyskusję i czytelnicy, i słuchacze. Taki mamy oto komentarz z Toronto, pan Witold Lilienthal. Żadna grupa, nawet taka, która aktualnie ma władzę zdobytą w sposób demokratyczny, nie ma prawa obchodzenia przepisów i powoływania się na wolę ludu. Takie działanie jest krokiem wstępnym do dyktatury i oparte jest na fałszu. Partia ta wykonuje różne drastyczne posunięcia, które oburzają opozycję, nie zważają na orzeczenia najwyższej instancji prawnej, która jest autonomiczna i podlega wyłącznie konstytucji, ale ta partia tłumaczy, ma mandat od narodu, a przecież wola ludu jest ważniejsza od prawa. To jest wiadomość z Toronto od jednego z naszych słuchaczy. Bardzo proszę, pan sędzia Stępień. Oczywiście nikt nie kwestionuje mandatu sprawujących władzę do uchwalania ustaw, ale ustawy to jeszcze nie prawo. Właśnie na tym polega ta różnica, że gra się tutaj tymi dwoma pojęciami, bo nie każda ustawa jest prawem w zrozumieniu jus. Tak? W okresie przedwojennym przecież było bardzo dużo ustaw w Niemczech hitlerowskich, tak, uchwalonych, no, zgodnie z tamtymi zasadami, ale po wojnie powiedziano, to było bezprawne prawo, bezprawne ustawy. I oczywiście parlament ma prawo uchwalać ustawy, jakie uważa za najlepsze, ale one nie mogą naruszać tych podstawowych zasad prawnych, podkreślam, prawnych, które tworzą system prawa, na który składa się i konstytucja, i prawo międzynarodowe, i te wszystkie konwencje, które żeśmy podpisywali. Bo one tworzą pewien system. I właśnie od tego, żeby ustawy nie naruszały prawa, jest Trybunał Konstytucyjny. I dlatego atak na Trybunał Konstytucyjny wywołał takie zainteresowanie na Zachodzie i niepokój. Bo na Zachodzie ludziom się nie mieści w głowie, że można nie szanować wyroków sądowych, a wyroków Trybunału Konstytucyjnego. Na tym to polega, czego nasi politycy związani z większością rządową nie są w stanie zrozumieć. I mówią, to oni dlatego to robią, dlatego nas krytykują, bo tam ktoś doniósł im, przedstawił jakąś sytuację w nieprawdziwym świetle. Tak nie jest, oni doskonale wiedzą. I boją się, i tak jak my się boimy, że ustawy uchwalane przez parlament bez kontroli Trybunału Konstytucyjnego mogą naruszyć prawo. Bardzo dziękuję. Czy panowie chcieliby się do tego jakoś odnieść? Bardzo proszę. Później będzie... Do Trybunału, panie sędzio, muszę się odnieść. Przecież to jest, pan mówi, że to jest prawo. To jest po prostu prawo. Liberum veto też było prawem. Też było prawem. Ale ten, który złamał pierwszy liberum veto, jak on się nazywał... Tak. To potem był wyklęty przez naród. Przecież Trybunał Konstytucyjny stosuje prawo liberum veto. Przecież to jest garstka ludzi, właśnie sędzia Trybunału, pan Rzepliński, on nie zgadza się na inne wyniki. I teraz on uzasadnia ten Trybunał swoje racje pokrętnie. Pan mówi tutaj jus i lex. Jest takie jeszcze głębsze rozróżnienie w polskim języku prawo i sprawiedliwość. To jest jeszcze głębsze. Więc po prostu to jest po prostu niesprawiedliwe, żeby jeden człowiek czy jeden trybunał stał ponad właśnie dobrem czy nawet wolą narodu. To jest niesprawiedliwe po prostu. To jest krzywdzące, to jest niszczące jak przyjmiemy takie zasady, ta zasada jest już mylna. Przepraszam bardzo. Bardzo dziękuję. I pani, która się już dużo wcześniej zgłaszała, bardzo proszę o mikrofon. Proszę się przedstawić, gdyby była pani tak uprzejma. Czy to będzie pytanie, czy to będzie komentarz? Nie, to będzie komentarz. Bardzo. Co więcej, to będzie polemika z panem Morawieckim, którego osobiście lubię. Przepraszam. Ale panie... proszę pana, ja byłam nawet u pana Morawieckiego kiedyś w domu, niedaleko Trzebnicy, także wobec czego mam jakiś sentyment. Natomiast panie marszałku,
Oczywiście, że dobro narodu jest ponad prawem, ale co to jest dobro narodu? Proszę sięgnąć do Platona, który mówił o prawdzie, o dobru, o sprawiedliwości, jako o ostatecznych wartościach, które reprezentują ideę i gdzie one są stałe, niezmienne, ale później jest ucieleśnienie tego. Ucieleśnienie, kto to dobro interpretuje. Czy tym ucieleśnieniem, na przykład ucieleśnieniem Chrystusa na ziemi jest Kościół katolicki. Czy nie katolicki, Kościół chrześcijański. Natomiast czy ucieleśnieniem dobra może być, przepraszam, Prawo i Sprawiedliwość jako partia, albo nawet pan, prezes. No to jest, proszę zauważyć, bo Platon rozróżniał oprócz tych dóbr i wartości ostatecznych jeszcze mniemanie. I to jest niestety mniemanie. Już nie będę, bo właściwie miałam polemizować z Andrzejem Zybertowiczem. On jest socjologiem, ja też socjologiem. I ja się dziwię, że Andrzej takie rzeczy mówił. No ale, panie profesorze, panie marszałku, no naprawdę, proszę na to ucieleśnienie zwrócić uwagę. Dziękuję bardzo. Bardzo precyzyjnie, 2 minuty. Tak, jest możliwość repliki, oczywiście. Zgadzam się z panią w zupełności. Po każdym przemówieniu Jarosława Kaczyńskiego sięgam do uczty Platona, żeby upewnić się, jak rozumieć słowa prezesa. Widzę te głosy, ale pani była... Chyba, że państwo chcą zabrać głos. Ja chciałam... Czy to działa? Ja chciałam tylko odnieść się do tych kwestii związanych z tym prawem i konstytucją, ponieważ mi się bardzo podobało czyjeś porównanie, że państwo mówią, że na przykład w tej chwili Trybunał powinien się oprzeć na tym prawie, które uchwaliliście, a ktoś stwierdził, no przepraszam bardzo, to po co się w ogóle tak wysilaliście? Wystarczyło przyjąć ustawę, że najbliższe posiedzenie Trybunału Konstytucyjnego zwołujemy za 10 lat w 2026 roku. Wystarczy. Jest prawo, jest uchwalone przez większość, w związku z tym według państwa. Tylko doprowadzamy sytuację do paradoksu, że właśnie mamy to silniejsze prawo, jakim jest konstytucja, które w tym momencie przestanie w ogóle funkcjonować. Dlatego, że już żadna kolejna ustawa nie może być sprawdzona zgodnie z konstytucją, no przynajmniej do 2026 roku. Czyli mamy szereg w tej chwili ustaw, które aż proszą się o to, żeby je zwrócić do Trybunału Konstytucyjnego. Ustawa o policji, ustawa o prokuraturze, w tej chwili kodeks karny, który gwałci pewne prawa obywatelskie, takie prawo jak na przykład do tego, żeby nie trzeba było, żeby nie pozbawić człowieka na przykład do możliwości kłamania w swojej sprawie. To jest pewne prawo obywatelskie, ale również takie, które są związane, nie wiem, z prawami do indywidualnej prywatności, jak w prawie, jak w zasadach związanych z prawem o policji. Natomiast nie byłoby nigdy możliwości od tego, żeby jeszcze przynajmniej w tej kadencji Sejmu ktokolwiek mógł w tych sprawach orzekać. No więc to jest taki paradoks, który w sposób oczywisty pokazuje, jak można pokazać bezsens wierzenia, że ta ustawa zmienia cokolwiek w kwestii Trybunału Konstytucyjnego. Bardzo dziękuję. I teraz kolejny głos z sali i później pan sędzia. Tak? Okay, dobrze, bardzo proszę. Tam pani zgłasza. Małgorzata Chojnowska. Znaczy, przysłuchuję się i tak naprawdę tutaj jestem za opozycją, ponieważ teza jest taka, wola narodu stąd i ponad prawem. To znaczy, że naród ma prawo zmienić to prawo. Zgodnie z konsensusem, który był wcześniej przyjęty, może zmienić konstytucję, jeżeli ma 2/3 głosów w parlamencie. Jest w stanie zmienić procedury, ustawy. Jest to wszystko zapisane w prawie i jest to pewien konsensus społeczny. Tylko to, co w tej chwili, o czym mówimy, to jest to, co powiedziała pani. Czy dobro narodu, jak zostanie zdefiniowane? I problemem jest, jeżeli ten naród to jest 19% społeczeństwa, które chce zmienić konstytucję, bo chce zmienić prawo, nie mając odpowiedniej ilości w parlamencie i próbuje przeforsować ustawy, które łamią prawa społeczeństwa, a na które godzi się tylko 19% społeczeństwa. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Już oddam panu głos. Chciałem tylko zacytować panią Ewelinę Gawińską, która ogląda nas w tej chwili w Toronto, która chyba do pana marszałka to jest uwaga. Czy samo powiedzenie przez osobę na stanowisku marszałka seniora, że prawo może w pewnych sytuacjach nie obowiązywać,
nie jest niezgodne z prawem, z konstytucją. Przecież to dzięki tej konstytucji został on, czyli pan marszałek, powołany na ten urząd i ma go sprawować zgodnie z prawem kraju, pisze Ewelina Gawińska z Toronto. Ja nigdy nie powiedziałem, pani Ewelino, że prawo może w jakichś sytuacjach nie obowiązywać. Ja tak nie powiedziałem, ale to jest, sytuacja jest taka, że tu z panią zapolemizuję, bo pani mówiła i również co to jest to dobro. To nie jest tak, że jesteśmy w ogóle dobro, to jest tak wielkie pojęcie, że to nie jest coś, co większość, ani Prawo Sprawiedliwość tym bardziej, ani nawet Sejm, to nie jest coś takiego. Ale przecież nie jest dobrze, jeżeli jest jakaś instytucja w kraju, która chce blokować rządzenie i to, co naród uznał za zmianę, to chce tą zmianę zahamować. No przecież to jest beznadziejna sytuacja. To nie może być tak, żeby to, co... No nie, to, przepraszam bardzo, proszę Państwa, to absolutnie tak nie może być. To jest... Znaczy, nie, tak nie może być, żeby... Panie marszałku. Oczywiście tak jest, bo Państwo to chcecie tak zrobić, ale to jest niedobre. Ale to jest dla narodu niedobre, bo to jest grupa wybranych i bardzo, bardzo takich jakby no... wąska grupa, która reprezentuje pewne interesy. Znaczy, te interesy powielają się również, jak Komisja Wenecka pokazuje w zachodnich opiniach, tak? Bo to są interesy Zachodu. I ta grupa chce panować nad krajem. Bardzo no to dziękuję, tak panie marszałku. Brawa. Na to? Szanowni Państwo, ponieważ coraz więcej głosów z sali się pojawia, pan był najpierw, później pani i później jeszcze głos tam z góry, którego wcześniej nie dostrzegamy. Bardzo proszę, 2 minuty dla pana najpierw. Oczywiście, że Michał Orzechowski, publicysta niezależny, oczywiście, że jest możliwość łamania prawa, jest to obywatelskie nieposłuszeństwo, na przykład można łamać ustawy norymberskie, to jest jasne. Jest taka ekstremum, pan to, marszałek to zaznaczył. Ale pytanie jest trochę inne, bo rozumiem, że większość z Państwa, także ja, nie są prawnikami i wiedzą tylko, że coś się stało przy Trybunale Konstytucyjnym. Stało się dokładnie to samo albo podobna rzecz, którą parę lat wcześniej zrobiła Platforma Obywatelska. Wtedy muszę przyznać, że nawet Gazeta Wyborcza napisała o tym. Niech Państwo to sprawdzą. Wtedy nie widziałem tysięcy demonstrantów, czy może setek KOD-u w obronie demokracji. Wtedy nie było wzywania, a dokładnie parę lat wcześniej to się stało. I teraz jest pytanie, czy Państwo są z prawej, czy z lewej strony. Mam nadzieję, że wszyscy chcą po prostu mieszkać w miarę normalnym kraju. Czy te skrzywienia, czy te odstępstwa, które się dokonały, bo jeszcze raz mówię, Platforma Obywatelska i Koalicja zrobiły to odstępstwo, które potem powtórzyło Prawo i Sprawiedliwość i pisała o tym jedna z redaktorek Gazety Wyborczej. To są fakty. Czy tak to zostawić, te skrzywienia po Platformie Obywatelskiej, czy je odkręcić w drugą stronę? I tak samo te milionowe dotacje, te 260 milionów, które poszły na część mediów, czy teraz to zostawić, czy dać drugie tyle i wtedy będzie równowaga? To jest pytanie otwarte. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. I rozumiem, że pani poseł Lubnauer chciałaby... Ale z tym pierwszym złamaniem prawa właśnie poradził sobie Trybunał Konstytucyjny, ponieważ wystarczyło poczekać na orzeczenie, które było 3 grudnia, które dość jednoznacznie powiedziało, że jeżeli zostało złamane, to należy uchylić mandat tych dwóch sędziów, którzy zostali wybrani niezgodnie z prawem. Natomiast właśnie to jest ta różnica, że jedni można powiedzieć, że odkręcili śrubkę, a drudzy wyważyli drzwi i spowodowali, że prawo przestało w ogóle funkcjonować. Właśnie na tym polega funkcja Trybunału Konstytucyjnego, że ma w sytuacji, w której to prawo jest w jakiś sposób naruszane, czyli naruszane jest to główne prawo, jakim jest konstytucja, to zabezpieczać nas. Tak samo jak często się odnosi, co to są za grupy interesów. To państwo traktują sędziów Trybunału Konstytucyjnego jak grupy interesów. Jeżeli my słyszymy ze strony pani premier propozycje dla opozycji, 8 waszych, 7 naszych, to jest postrzeganie przez państwa sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Nie jako niezależnych. Tam nie ma żadnego sędziego Nowoczesnej. Nie. Bo wszyscy sędziowie są niezależni. Są niezależni w swojej właśnie nieodwoływalności, niemożliwości powołania po raz drugi. Nie Natomiast mówienie 8 waszych, 7 naszych jest właśnie pokazaniem, jak się traktuje sędziów Trybunału. Nie będę bardzo ukrywał, dziękuję, że mój punkt widzenia konserwatywnego liberała jest bardzo bliski poglądom Platformy Obywatelskiej. To jest cytat z przewodniczącego Trybunału Konstytucyjnego, pana sędziego Rzepińskiego. Jeżeli pani chce powiedzieć, że sędziowie polscy nie mają żadnych poglądów, to ja powiem, będzie to nowum na skalę światową. Dlatego jak, że sama pani doskonale... Pani poseł,
jeśli, ja rozumiem, że pani może nie być zainteresowana wysłuchaniem mojej opinii, no ale jeżeli pani przypadkiem byłaby zainteresowana, to chciałbym tylko dokończyć zdanie. Otóż jeżeli polscy sędziowie nie mają poglądów i po prostu przez nich przemawia wola Boża, przez nich przemawia wcielona konstytucja, to są ewenementem. Dlatego, że jak państwo doskonale wiedzą, obecny spór w Stanach Zjednoczonych dotyczy właśnie tego, czy prezydent odchodzący może powołać, jak domniemujemy, liberalnego sędziego, czy nie powinien tego zrobić. Może tak? Dziękuję bardzo. To rzecz polega na kompletnym nieporozumieniu. Przecież każdy sędzia ma poglądy polityczne, to oczywiste. I byłoby czymś niezrozumiałym, gdyby nie miał poglądów politycznych. Tylko problem polega na tym, że orzeczenie Trybunału nie jest wynikiem skonfrontowania uchwalonej ustawy z programem danej partii, tylko jest konfrontacją danej ustawy z konstytucją. A konstytucja, nasza konstytucja, niech pan nie przerywa, nasza konstytucja na przykład w artykule 2 w zasadzie państwa prawa mówi o pewnych podstawowych zasadach, o których tu pan Zybertowicz na przykład mówił, że nie wolno na przykład stosować prawa, które nie jest ogłoszone należycie, że trzeba wysłuchać drugiej strony. To są te właśnie zasady państwa prawa, które zostały wypracowane w długim procesie dziejowym. I sędzia, który bada daną ustawę, bada ją z punktu widzenia zgodności z tymi zasadami, a nie z jakimiś programami partii politycznych. Jeszcze muszę dodać, że rzadko się zdarza, żeby, ja znam sędziów Trybunału, żeby ich poglądy dokładnie odzwierciedlały jakieś poglądy partii politycznej. Najczęściej to jest tak, trochę stąd, trochę tą, stąd, trochę inaczej, tak jak w normalnym społeczeństwie. Bardzo dziękuję, panie sędzio, brawa. Chciałem przekazać państwu wszystkim tutaj, panie marszałku, jeśli pan pozwoli, chciałbym przekazać wszystkim państwu pozdrowienia od Klubu Jagiellońskiego w Londynie, który w tej chwili nas słucha i no i właśnie przekazuje te pozdrowienia. Przypominam również słuchaczom Polskiego Radia RDC, że cały czas można głosować. Teraz przeciwko tej tezie opowiada się ponad 87%, a za tezą jest trochę ponad 12%. Tak jest mniej więcej rozkład głosów. Ale to do niczego państwa nie obliguje. Oczywiście państwo wychodząc będą głosowali i to głosowanie będziemy, te głosy będziemy liczyć tuż po zakończonej debacie. I kolejny głos z sali, bardzo proszę tutaj, a później idziemy tam do góry. Ja pamiętam i widzę, że coraz więcej rąk idzie do góry. Dzień dobry, Krystyna Antoszkiewicz. Ja chciałam użyć tu jeszcze jednego słowa, które nie zostało użyte, szacunek. Otóż ja nie jestem prawnikiem, ale chciałam państwu zwrócić uwagę na jedną rzecz. Po stronie tezy wystąpiły osoby, które przyszły tutaj, żeby bronić tezy wola narodu stoi ponad prawem. I każda z nich, poza panem Mazurkiem, właściwie nie odniosła się do tej tezy, czyli nie wykazała się szacunkiem do dyskusji, w której brała udział. Po stronie przeciwników tezy odnosili się do tej tezy. Dlaczego mówię o tym szacunku? Bo to jest właśnie to, co wynika z prawa. To jest ten just, jak pan mówił, just, prawda? Czyli szacunek. To jest sytuacja, w której ja, jako obywatel, wiem, że ktoś uszanuje moje prawa. Moje prawa jako jednostki, moje prawa jako grupy. Niezależnie od tego, czy ja mam poglądy zgodne z tym, którymi reprezentują ci, co teraz rządzą, czy ci, którzy są w opozycji. Ja w tym kraju żyję, ja się czuję Polką i ja chcę wiedzieć, że moje państwo będzie mnie szanowało. A tymczasem to, o czym my tu dzisiaj mówimy, jest pokazywaniem krok po kroku, w jaki sposób nie jesteśmy szanowani, w jaki sposób okazuje się pogardę naszym poglądom, jeżeli mamy inne, tym gorzej dla naszych poglądów. I jeżeli ci, co teraz rządzą, stracą władzę, to oni też muszą mieć pewność, że będą szanowani. Ale nie dlatego, że im się tak wydaje, bo coś tam, bo im się nie zgadza, tylko musi być prawo, które to zapewni. Bardzo dziękuję pani. Jeszcze weźmy jeden głos z sali i dopiero przekażemy głos. Jeden głos z sali jeszcze. Jeden głos z sali i ad vocem. Dobrze, bardzo proszę. Dobrze. Szacunek polega na tym, że komentujemy wypowiedzi, których słuchaliśmy.
A ja dokładnie odniosłem się do tego. Najpierw zrobiłem analizę metodologiczną pojęć. Potem powiedziałem, że są podstawowe, uniwersalne zasady cywilizacji Zachodu i że ta formuła z mojego punktu widzenia ma zasadność tylko o tyle, o ile nie narusza tych podstawowych zasad. Na tyle precyzyjnie, na ile potrafiłem, się odniosłem do tego tematu, okazując szacunek tu zebranym. Proszę okazać szacunek polegający na tym, że nie komentujemy czegoś, czego nie słuchaliśmy. Dziękuję bardzo. Jeszcze ja tylko chcę odpowiedzieć tak, że szanowna pani, ja oczywiście szanuję to, co pani mówi i to, co mówią ludzie tutaj zebrania sali, co głosują, ale jest takie znane bardzo powiedzenie starożytne, że to mówi Arystoteles, że drogim jest Platon, drogim jest Sokrates, ale droższa mi jest prawda. Otóż nie szanuję fałszu. Jeżeli każą mi dyskutować nad tezą, którą ja nie powiedziałem, i ustawiają mnie jako chłopca do bicia, no i pani mnie tak ustawia i mówi, że ja nie szanuję kogoś, to jest po prostu kłamstwo. No nie można jakby ustawiać rzeczy w fałszywym świetle i potem to, ten problem bronić fałszywie. Bo wracam do Trybunału Konstytucyjnego jeszcze, słówko chcę powiedzieć. Przecież Trybunał Konstytucyjny parę razy zmieniał kompletnie zdanie. Kilka razy nad bankowym tytułem egzekucyjnym obradował i najpierw było niezgodne, a potem było zgodne z konstytucją. Więc to są zupełnie rzeczy, no ten Trybunał Konstytucyjny jest kompletnie jakby no, to, ta konstytucja nasza jest nieprecyzyjna. To co pan sędzia powiedział, że to Panie jest marszałku. Państwo prawa. Co to znaczy, panowie? Bardzo, bardzo dziękuję i kolejny głos, ale ja tutaj z sali. Ad vocem i to naprawdę króciutko, bo już następny głos tam z góry. Mianowicie, jedno zdanie, panie sędzio. A propos tego właśnie bankowego tytułu. Owszem, Trybunał parę lat temu stwierdził, że ta ustawa jest zgodna z konstytucją, ale musimy patrzeć, jaka będzie praktyka wykonywania tej instytucji i Trybunał zastrzegł sobie, że gdyby ta praktyka poszła w złym kierunku, to po pewnym czasie Trybunał może zmienić zdanie. I ona poszła w złym kierunku i dlatego Trybunał zmienił bardzo zdanie. Bardzo dziękuję. Jest wszystko ok. Bardzo dziękuję. Proszę bardzo. Damian Urbaniak, komentarz. Szanowny panie marszałku, szanowni mówcy, szanowni państwo. Wola narodu stoi ponad prawem. Jest takie fachowe pojęcie. Nazywa się to rewolucją, kiedy wola narodu właśnie zaczyna stać ponad prawem. Jest to szeroko znane pojęcie z historii, chociażby XIX wieku rewolucji francuskiej. Jak to się kończy? Wiemy o różnych skutkach takich rewolucji. Można również zdeformować tę tezę, tak jak tutaj proponowano, czy dobro narodu stoi ponad prawem. Natomiast wtedy kwestią kluczową staje się to, co jest tak naprawdę dobrem narodu. Nie wiem, czy śledzą państwo, zapewne śledzą sytuację polityczną za oceanem w Stanach Zjednoczonych. Ostatnio była bardzo gorąca debata o nominację republikańską, gdzie Donald Trump stwierdził, że takim dobrem narodu będzie to, jeżeli Amerykanie staną się teraz nagle chciwi. Chciwość jako dobra cecha narodu amerykańskiego, ponieważ jeżeli będą chciwi, to znowu uczynią Amerykę wielką. I to jest szeroko rozumiane dzisiaj w Stanach Zjednoczonych jako pojęcie dobroci narodu. Że to jest dobre dla narodu. Zostało to wykorzystane w sposób oddziałujący na całą masę ludzi w Stanach Zjednoczonych, ponieważ Trump obecnie prowadzi i to prawdopodobnie tą nominację republikańską uzyska. Z kolei chciałbym również przestrzec przedstawianiem znaku równości pomiędzy wolą wyborców a prawem. Ponieważ jeżeli wola wyborców będzie prawem, to mieliśmy również takie przypadki, kiedy populiści czy różne złe ideologie dochodziły w historii świata do władzy właśnie stawiając ten znak równości. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Brawo. Drodzy państwo, pan Waldemar Kuczyński teraz i później zaraz pan. Jedno słowo do pana marszałka. Panie marszałku, ja mam wrażenie, że słuchając pana, co pan mówi o Trybunale Konstytucyjnym, o prawie sprawiedliwości, narodzie i dobrze narodu, ja mam wrażenie, że jednak dyskusja nad tym tematem jest uzasadniona i że pan po prostu nie rozumie istoty konstytucji i istoty konstytucjonalizmu. A teraz do pana w sprawie tego przestępstwa Platformy. Otóż proszę państwa, ja chcę sprostować jeden mit.
Bo tu się mówi tak, że PiS zaatakował Trybunał Konstytucyjny, dlatego że Platforma mianowała dwóch sędziów Trybunału Konstytucyjnego nieprawidłowo. Pięciu nieprawidłowo. Otóż proszę Państwa, Trybunał Konstytucyjny byłby zaatakowany przez PiS nawet wtedy, gdyby Platforma wybrała tylko trzech. Wiem, proszę pana, tak jest, proszę pana, wiem to. Przepraszam pana, ja, dobrze, nie, wie pan, chwileczkę, uspokójcie się. Bardzo proszę, żeby mnie posłuchać, ponieważ ja posługuję się dowodem. Przepraszam pana za to przestępstwo. PiS zaatakowałby Trybunał Konstytucyjny, nawet gdyby Platforma wybrała trzech sędziów prawidłowych. Świadczy o tym wywiad, który Jarosław Kaczyński udzielił bodajże Rzeczpospolitej jakieś, nie wiem, trzy tygodnie temu, w którym powiedział, że nie tylko ta dwójka sędziów została wybrana nieprawidłowo, ale także trzech sędziów zostało wybranych nieprawidłowo, ponieważ Parlament, który za miesiąc kończy kadencję, nie ma mandatu. I PiS zaatakowałby tak czy owak. Dziękuję bardzo. Brawo. Bardzo proszę. Właśnie do pana mówię, tak. Bardzo proszę. Mikrofon pędzi do pana już, z pańskiej lewej strony. Proszę państwa, nazywam się Jacek Gruszkowski, jestem historykiem i ekonomistą. Może troszeczkę inaczej niż moi poprzednicy, którzy raczej komentowali, ja spróbuję zadać pytanie. Zwolennikom tezy, że wola narodu stoi ponad prawem, a może zwrócę się personalnie do pana redaktora Mazurka. Pan ilustrując tę tezę użył takiego sformułowania, że gdyby Sejm zechciał przywrócić większością głosów karę śmierci, to cóż takiego by się stało? A może pójdźmy dalej. A gdyby Sejm, albo nawet nie Sejm, w referendum 70% społeczeństwa podjęło decyzję, że powstałe 20 czy 30% eksterminujemy. Czy wtedy też byłoby to okej? Dziękuję bardzo. Jak pan doskonale wie, jest, ja nie znam nazwiska tego dżentelmena, ale jest w dyskusjach przyjęte takie prawo, że gdy argumentujemy ad Hitlerum, to znaczy, że kończymy. Znaczy, rzeczywiście argument ad Hitlerum, argument o eksterminacji kończy dyskusję. Pan wybaczy, ale nie potrafię panu udzielić odpowiedzi na tak postawione pytanie. Dziękuję bardzo. Chciałbym się zorientować, ponieważ powoli będziemy zmierzali do konkluzji, ilu jeszcze z państwa chciałoby się wypowiedzieć tak w ogóle? No to być może damy radę, tylko że trzeba będzie naprawdę bardzo, bardzo skrótowo. Zacznijmy może od pana. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, jestem, tak się składa przypadkiem. Gdyby pan był tak dobry, się przedstawił. Marcin Karliński, dziękuję Stowarzyszenie bardzo. Wspierania Spółdzielczości Finansowej. Zupełnie przypadkiem mam do czynienia z aparatem sądowniczym w zakresie sądu gospodarczego. Chciałbym państwu zwrócić uwagę, że te rzeczy, o których państwo tutaj opowiadacie, być może państwa bezpośrednio nie dotyczą, bo to są takie, powiedziałbym, teorie, co to jest Trybunał Konstytucyjny, co to jest prawo. To tak widać z grubsza, można sobie to obserwować z oddali. Słyszymy po tych głosach z Kanady, że one nie bardzo wiedzą, o co tutaj chodzi w Polsce i są takie dosyć ciekawe, można powiedzieć. Ja bym państwu zalecił jedną rzecz. Nie wiem, czy państwo sobie zdają sprawę, że prezydent Wałęsa, wybrany na prezydenta, prawda, który jest symbolem przemian tutaj w tym kraju, okazuje się, że jednak chyba tym prezydentem nie powinien być. Więc może zastanówmy się, czy to prawo, które państwo tutaj tak walczycie, było stanowione tutaj od... Czy one przypadkiem nie jest stanowione tutaj dokładnie od 1944 roku, prawda? Od II wojny światowej. Bo chyba tak to jest, ta ciągłość władzy jest, tak mi się wydaje. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, kolejny głos z sali. Marta Raś, Stowarzyszenie Absolwentów Uniwersytetów Brytyjskich w Polsce. Ja chciałabym odejść na chwileczkę od kwestii PiSu, PO, wyborczej, prezydenta Lecha Wałęsy, bo wiadomo, że to budzi kontrowersje. Chciałabym spojrzeć szerzej na tę tezę. Wszystko jedno, czy powiemy, że, czy zdefiniujemy ją jako wolę narodu, czy jako dobro narodu, stoi ponad prawem.
Chcę zwrócić uwagę, że prawo to jest pewne narzędzie organizacji społecznej, które jest kwestią ludzką, a wola narodu czy dobro to jest pewien abstrakt i pewien absolut, który bardzo trudno jest zdefiniować jakiemukolwiek człowiekowi. Ja jako osoba wierząca akurat jestem w stanie dać to prawo przede wszystkim Bogu. Zawsze myślę sobie, że partie, które odwołują się do tradycji katolickich, też byłoby fajnie, gdyby tak robiły. Natomiast zawsze niepokoi mnie, gdy jakikolwiek byt ludzki sobie to prawo do stanowienia o tym, czym to dobro, czy sprawiedliwość, czy wola jest, uzurpuje, bo to jest po prostu bardzo, bardzo niepokojące. A prawo niedoskonałe, przepraszam, już kończę, jest w każdym razie naszym narzędziem i naszym dążeniem do tego, żeby maksymalnie dobrze to społeczeństwo, czy funkcjonalnie to społeczeństwo mogło funkcjonować na bardzo podstawie dziękuję. Mądrości dziejów. Bardzo dziękuję. Pani poseł chciała się do tego odnieść, ale dajmy jeszcze szansę jednej wypowiedzi z sali, dlatego że musimy już trochę przyspieszać. Bardzo proszę, tam z samego końca sali kameralnej w Teatrze Polskim. Dzień dobry. Ja mam taką małą uwagę, niezwiązaną wprawdzie z tematem, ale jest to... To szkoda. O organizacji debaty. Jest to w sumie dość ważne, ponieważ łamiemy tutaj najważniejszą regułę debaty oksfordzkiej. Pozwolę sobie przytoczyć definicję książkową. Jest to rodzaj debaty, w której zdecydowanie zabronione jest obrażanie bądź wyśmiewanie mówców strony przeciwnej, co tutaj nieraz mogliśmy usłyszeć i może to niektórym przeszkadzać w odbieraniu zdania wypowiadających się. Dziękuję, dziękuję. Bardzo. Poddaję to pod rozwagę wszystkim uczestnikom. Bardzo proszę, pan tutaj po prawej stronie naszej sali, jeśli można prosić o mikrofon. Przepraszam bardzo, ja tylko... Później pani poseł. Panu profesorowi Stępniowi chciałem powiedzieć, że jak ktokolwiek... Czy pan byłby tak dobry i mógł wstać, będzie lepiej tak, widać po prostu bardzo. To po pierwsze, po drugie, proszę się przedstawić. Panu profesorowi Stępniowi chciałem powiedzieć, że jeżeli ktoś mówi w Stanach Zjednoczonych o Sądzie Najwyższym, o sędziach, natychmiast mówi, z jakiej są partii i kto ich mianował. Znaczy jest to sprawa tak oczywista, że w ogóle nikt tego nie dyskutuje nad tym. Po prostu wskazuje się, że ci są z tej. Nie ma w tym niczego złego zupełnie. Panu Waldemarowi Kuczyńskiemu chciałem powiedzieć, że Obama ma jeszcze rok władzy przed sobą, a już w tej chwili Senat zapowiedział, że nie będzie procedował nad żadnym wyborem przez niego sędziego kolejnego mianowaniem. W ogóle się na to nie zgodzi. Mimo tego, że ma rok, a nie miesiąc. I jeszcze chciałem pytanie zadać panu Kuczyńskiemu, Waldemarowi. Co widzi złego w tym, że polityk zapowiada chęć zmiany konstytucji? Dziękuję bardzo. Panie Waldemarze, tak, no to jest... W tym, że zapowiada zmianę konstytucji, nie widzę oczywiście niczego złego. Natomiast w tym, że podejmuje decyzje, które mają zmieniać podstawy ustroju w sytuacji, w której nie ma większości konstytucyjnej i paraliżuje dla tego celu Trybunał Konstytucyjny, który 8 lat temu właśnie mu tą uzurpatorską praktykę uniemożliwił, o tego oczywiście nie dopuszczam. Dziękuję bardzo. To nie jest czas już na polemikę. Bardzo dziękuję. Usłyszał pan replikę. Drodzy państwo, tam trochę zmieniła się sytuacja w głosowaniu radiowym. 72% i 70 przeciwników tezy i 27,3% za tezą. I pani poseł chciała coś dodać wcześniej. Tak? Ja chciałam tylko krótko odnieść się do tego, jak powinno brzmieć to hasło. Ja sięgnęłam do tej wypowiedzi pana Morawieckiego, czyli nad prawem jest dobro narodu, albo prawo, które nie służy narodowym, jest bezprawiem. Ale zawsze wszędzie trzeba szukać kontekstu. Ten kontekst, to przypomnę, że zostało to powiedziane w czasie procedowania uchwał. Tych uchwał, które zostały uznane za całkowicie nieprawne przez wstępną, przynajmniej opinię Komisji Weneckiej. Tych uchwał, które nie mają żadnego umocowania ani w Konstytucji, ani w innych ustawach. Uchwał o odwołaniu nieodwoływalnych sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Tych uchwał, których rzeczywiście Trybunał Konstytucyjny, który zachował się bardzo odpowiedzialnie, powiedział, że nawet nie może w ich sprawie orzekać, ponieważ one nie są aktem normatywnym. Trudno było orzec w ogóle, czym one są. Okazały się po prostu czystym, żywym bezprawiem. Proszę państwa, możemy przyjąć jeszcze co najwyżej dwa głosy z sali. To powinny być bardzo krótkie, dlatego że bardzo proszę, z samego boku, dlatego że już kończy nam się czas.
Jerzy Brodzikowski. Pani marszałku, pani sekretarz, szanowna opozycjo, propozycjo, szanowni państwo. Ja chciałem wesprzeć siłą moich argumentów opozycję, ponieważ uważam, że nawiązując do tej całej dyskusji tutaj i publiczności, i państwa, dobro i wola to są takie rzeczy trochę relatywne. To, co powiedziała Marta. I zmieniają się co 4 lata, jak przychodzą wybory, co widać w Polsce, widać od 25 lat. Prawo jest ciągłością, zmienia się, ewoluuje, ale nie powinno być poddawane żadną rewolucją. I wydaje mi się, że dyskusje, które teraz toczymy, to, co się dzieje w polskim parlamencie, jest niestety, ale troszkę wynikiem takiego niebezpiecznego mechanizmu, który wprowadzony został podczas opozycji już za czasów PiS-u, przez przewodniczącego Jarosława Kaczyńskiego, którego mentorem jest profesor Stanisław Erlich, który wierzy, i wierzy w to również Jarosław Kaczyński, że państwo i instytucje państwowe i prawo są wynikiem, jakimś produktem grup interesów, z którymi można walczyć i można z nimi walczyć w sposób bezprawny. Dziękuję. Dziękuję bardzo. I jeszcze jeden ostatni głos, już bardzo proszę pani. Andrzej Szymański. Proszę państwa, tutaj któryś z mówców powoływał się na stare łacińskie sentencje. Ja chciałbym przywołać jeszcze jedną: dura lex sed lex. Więc czyli twarde prawo, ale prawo. Ja wiem, że prawo może być niesprawiedliwe. Było tak w dziejach ludzkości, że niewolnictwo było prawem. Jeszcze do niedawna, w XX wieku, w 72 roku, dopiero kobiety w Szwajcarii uzyskały prawa wyborcze. Takie było prawo. I było dobrze, w cudzysłowie podkreślam. Jakoś to było. Więc jeżeli chcemy, prawo wprowadza pewien porządek. I jeżeli to prawo jest złe, należy go zmieniać wolą narodu. W komunizmie, ja przed debatą pana Zybertowicza zagadnąłem właśnie na temat tej sentencji dura lex sed lex, i pan Zybertowicz mnie właśnie przeciwstawił, że za komunizmu też było prawo i czy ja się z nim zgadzałem. Nie zgadzałem się z nim. I wola narodu po jakimś czasie, tak samo jak niewolnictwo, jak prawa kobiet, zostały po jakimś czasie dopiero wprowadzone, i to jest ten dorobek ludzkości. Dzisiaj nam... Bardzo dziękuję. Może już zakończyć. Bardzo dziękuję. Brawo. Dla ostatniego uczestnika naszej debaty. Proszę państwa, czas rzeczywiście bardzo szybko biegnie i musimy już powoli kończyć. Czas na wystąpienia teraz członków loży. Z tego, co udało mi się zorientować, chyba nie dotarła pani profesor Pietrzyk-Dzieniewicz. Być może coś się wydarzyło, ale na pewno jest pan Artur Nowak-Gocławski, który przysłuchiwał się temu i wygłosi swój komentarz teraz do tej debaty. Panie Arturze, zapraszamy tutaj do nas na środek. Powiem tylko państwu, że 60% w tej chwili, dokładnie 60% jest przeciwko tezie, a 40% słuchaczy Polskiego Radia RDC jest za tą tezą. Zmienia się trochę ten rezultat. Artur Nowak-Gocławski, bardzo proszę. Dobry wieczór państwu. Szanowna propozycja, szanowna opozycja, drodzy państwo. Tak, myśląc sobie dzisiaj o tej debacie, w którą stronę ona może pójść, to napisałem taką prostą biznesową historię i może ona, ta historia, pomoże państwu zagłosować zgodnie ze swoją duszą. Wyobraźmy sobie taką prostą sytuację, że niejaki Eustachy Głuszec przyjmuje 20% akcji pewnej firmy, która się nazywa Miłość i Pokój. Ma prawo do ponad 50% głosu na walnym zgromadzeniu. Pozostałe 80% jest u państwa. To od razu powinienem wyjaśnić, że nie dajcie się państwo zwieść tej wycieczce Głuszec. Głuszec jest ptakiem. Ale nie wiem, co państwu do głowy przychodzi. Przytoczyłem to Głuszca z tego powodu, że to, nie wiem, czy państwo wiecie, nazwa Głuszec bierze się stąd, że Głuszec w trakcie toku, kiedy mówi i zachwystuje się swoją wyjątkowością, nie słyszy. Nagle gubi otoczenie i nic go po prostu nie interesuje. Nie docierają go żadne chociażby argumenty, tak zabić to w cudzysłów zewnątrz. Stąd ten Głuszec w tej historii. Eustachy chce zmienić statut firmy, państwo pewnie wiecie, że nie, to jest taki bardzo konstytucyjny, fundamentalny akt w organizacji.
Jeżeli miałby 100%, może sobie praktycznie zrobić co zechce. Jeżeli będzie miał 1% mniejszościowych udziałowców, ma 80%, musi wejść z państwem w dialog. To jest tak, oczywiście są praktyki zwoływania walnych zgromadzeń, to państwo profesorowie pewnie o tym wiedzą. Można wysłać pustą kopertę, zwołać walne zgromadzenie w nocy, żeby nikt nie przyszedł. Można też zwołać w takim miejscu, żeby nikt nie chciał przyjechać. Tak? Natomiast oczywiście można też zastraszyć mniejszościowych akcjonariuszy tych praktyk. Jest wiele zresztą przykładów, dużo jest niestety jak w polityce. Natomiast jeżeli Eustachy chce zrobić to zgodnie z prawem, musi uszanować prawa mniejszości i nie obrażać się na te prawa, mimo że kontroluje firmę. Znaczy, mimo że ma ponad 50%, wydaje się, że jest właścicielem firmy, musi wejść w dialog z akcjonariuszami mniejszościowymi. Oczywiście dlatego, że tego nie zrobi, narazi się na zarzut działania na szkodę innych akcjonariuszy. To się może skończyć postępowaniem sądowym, tak? I trudno sobie wyobrazić przedsiębiorcę, który nie respektuje wyroków sądu. Nieważne, czy to będzie wyrok sądu w Warszawie czy w Wenecji, taka jest nasza przedsiębiorców rzeczywistość. Jeżeli przedsiębiorca Eustachego ten statut będzie uwierał, to on może go zmienić, ale musi wejść w dialog i zrobić to ze wszystkimi akcjonariuszami. To jest prawo obowiązujące przedsiębiorców. Wrzucając dzisiaj tezę do przeglądarki Google'owej, wypadła mi myśl, nie pamiętam autora, to rządy prawa, a nie rządy większości powinny być naczelną zasadą ustrojową. Tak? Kończąc już, po tym jak się traktuje interesariuszy firmy, można zaliczyć firmę albo do prymitywnych biznesów, albo do wspaniałych organizacji. I ostatnia myśl tylko, że zastanówcie się państwo, czy chcielibyście mieć udziały w firmie, udziału, od której zależy wasza emerytura, wasze życie, w firmie, której większościowy akcjonariusz nie szanuje waszych praw. Ja swoje 3 głosy oddaję opozycji. Bardzo dziękuję. Artur Nowak-Dotkowski. Bardzo proszę mówców o powstanie. Chciałem państwu jeszcze raz podziękować wielkimi brawami po stronie propozycji tezy. Pan Kornel Morawiecki, Andrzej Zybertowicz, Robert Mazurek. Wielkie brawa. Po stronie opozycji tezy. Pan Waldemar Kuczyński, Katarzyna Lubnauer, Jerzy Stępień. Wielkie brawa. Bardzo państwu dziękuję, bardzo dziękuję widzom i bardzo dziękuję słuchaczom dzisiejszej debaty. Zapraszam na kolejną za mniej więcej 2 miesiące, a teraz zapraszam państwa na koktajl i na wernisaż na Dudo Foyer Teatru Polskiego. Bardzo dziękuję, dobranoc.